Cześć, siema, witam was bardzo serdecznie. Jestem Strażek, wraz ze mną jest oczywiście Blacha. Majeczko. Witamy was już w drugim odcinku, druga edycja odcinka YouTuberów. Tym razem jest to odcinek świąteczny i jesteśmy stałą ekipą, czyli jest z nami oczywiście Wujek Bochum. Witam bardzo serdecznie wszystkich farmerów prawdziwych, wirtualnych. Jest z nami sponsor serwera dedykowanego, czyli Mati Hisse. No, dzień dobry. Krzychu Ślązak. Witam bardzo serdecznie. I oczywiście Maniuś. Dzień dobry. I jeszcze raz witamy was bardzo serdecznie na drugiej edycji odcinka YouTuberów, odcinka świątecznego, więc w ramach tego, że są święta, chcielibyśmy wam złożyć najszczersze życzenia, dużo zdrowia, no, spędzania czasu z rodziną, prezentów dużo pod choinką. Farminga. Ja wam również zyca pełnomyca, wszystkim wam, których was widza i nie widza. A zależy, czego pełna ta mycka będzie. Jak to? Pomyślności wszelakiej! Szczęścia, zdrowia, pomyślności, zero smutku, zero złości. Tego, że wam życzył, żem jo wam życzył. Glązoki jedne. Moi drodzy, po prostu zdrowych, wesołych świąt. Jeśli niestety za waszymi oknami nie ma białego puchu, no to sprawiedliwość jest równa, tutaj jest bardzo sprawiedliwa, u nas też nie ma śniegu. U nas też nie ma. Rozejrzyjcie się, proszę bardzo, jak tutaj Pańce wygląda. Świeci. Nie ma śniegu, także widzicie, sprawiedliwość zawsze jest sprawiedliwa. Ja wam powiem, jaka jest temperatura w ogóle, dzisiaj jest 26 stopni. Uja. To wakacje. Lato. No. To co, zabieramy się panowie? No tak. Zabieramy. Z tego co wiem, będziemy odświeżać, tak? Pługi jakieś przygotowały. No, tak, tak, są pługi. Tak, liście będziemy odświeżać. Teraz chwila na sesję zdjęciową. O panie, cię ja wsiadłem, to nie ten. Wujek będzie ciął case'a, nie? Czekajcie, ja tu zobaczę z przodu, który jest wolny. Dwa niebieskie zostawili, no dobra. Dobra. No to co, chłopaki? Lecimy na pole numer 30. Że ja nie znam dokładnie mapy, wujek tutaj był znawca nasz. Najwięcej chyba nagrywał na tej mapie, więc wujek prowadź na pole numer 30. To się nazywa, kto wkręcił królika Rogera, wiesz ty o tym? GPS, dobra, no składamy pługi w tryb transportowy, jeden no. Dobra. Tryb transportu. Pole numer 30? No, na 30 poleciłem. Wujek, nie narzekaj, to mało, szybko pójdzie. W Mokrzynie też tak grają. Wujek, właśnie, polecamy. No, reklama, nie reklama, ale obejdzie sobie gospodarstwo rolne Mokrzyn na YouTubie. Ja. Ty miał wujek prowadzić, czemu się pojechałeś? Przepraszam. O Jezu. Nie, dobra, jedźcie, nie stracicie okay. się. No jedź wujek, jedź. No to ciśnij. Ja będę zamykał. Tryb transportu. A jak się to włączyło? X-em. Wujek, urwiesz puch. Spadaj. Co tu się stanęło? Nie wyrobiłem. Bogi spokojnie. Spokojnie. Jak na wojnie. Ale ty tym blacha pługiem zamiatasz, nie mogę normalnie. Ja z nim się nie grałem. Ale cię podbija, nie? Ja na tej mapie grałem tak dawno, że nic tutaj nie pamiętam z tej mapy. Tak naprawdę, szczerze mówiąc. Tak czy inaczej, pewnie moja pamięć wzrokowa za chwileczkę przypomni mi, gdzie jest w ogóle te pole. I wiecie co, mówiliście, że tutaj na tej mapie dużo się zmieniło od czasów, kiedy ja grałem. A co się konkretnie zmieniło? Gospodarstwo. Z tego co ja zauważyłem, to zmieniło się tutaj obora z krowami. Nowe obiekty. Jest troszkę, o Jezu, stuningowane. Krzychu dalej nie włączył trybu transportowego. Ale śmiesznie te pługi podbija, nie? Masakra. Weźcie sobie kamerę z zewnątrz i popatrzcie. Pasuje ci teraz, strażak. Tak, teraz może być. Jesteś zadowolony ze mnie, tak? Fajnie. Ale wy macie jakieś turbo odpierniczacze w tych traktorach? Bo ja dopiero was taki nie taki sam jak... damy radę, wujek. Wszyscy a ty w ogóle wujek, bo ty oporu nie, bo ty opór zbierasz, pługu nie złożyłeś. Manik, jak tobie się ten, kolebie ten pług. No wszyscy się tak robi, no. Słuchaj, mógłbym przysiąść, że go złożyłem, czyli co? Czyli po prostu jeszcze, tutaj... on powinien tak na ziemi, widzisz, nie wiem, tak jak ja mam, nie wiem czy widzisz. Jednym tak kółkiem na dole powinien być. O panie, ale tutaj zakrętą. Opnie blacha, kurczę, zrobiłeś. No, on powinien być tak na ziemi tym. Tylko i tak na tej grze to i tak dziwnie ten pług, ale... Ale to pole jest daleko, no. Pan, o! Ej, chłopaki, to jak lecimy środkiem? Puśćcie mnie pierwszego, ja sobie tu ładne ujęcie zrobię. Okej, wyprzedzaj. Ustawienia pługu. A to zobaczycie, jak widzicie na pole. Dobra. No zawsze
przeciwną stronę do bruzdy, nie? Panowie, od czasów, kiedy ja się wyprowadziłem z Holzhausen, sołtys był szczęśliwy, bo nie musiał znaku stawiać, aż do chwili obecnej. Znowu skosiłeś. Nie, to wyście skosili, ja tutaj widzę po prostu... Blacha, z drugiej strony. Z drugiej strony. A, obróć. Nie, dobrze. Nie masz być tak jak ja. Nie, z drugiej strony, no. Dobrze. Wujek migacz sobie włączył. Obróć, blacha i jedź za... Dobra, ja poczekam tutaj na was, żeby zdjęcie zrobić. Za sprawę się wyłącz. To przecież ja tak końcu, tak? Tak. Panowie, co tu jest z tym migaczem, bo ja bym... Kliknij numpa trójkę i też... O, już nie działa żaden. To dobrze. O, znowu działa. Słuchajcie, nie działa mi migacz, nie wiem czemu, przecież stosuję te same modyfikacje co wy. Mi też się włączył przed chwilą, nie wiem czemu. Taka ładna teksturka. No to wujek na awaryjnych będzie się... Ja muszę odwrócić. Ja mam awaryjny teraz. Blacha już omijaka zrobił. No, u mnie tak. Maniek też. O, teraz nie ma nic. No przepraszam, no bo to takie początkowe omijaczki. Chodźcie, bo ja tu mam ładny patent na miniaturki. Weźcie miniaturki jakieś tutaj ładne, poróbmy teraz. No, ale to trzeba wyjść uników, ktoś musi robić. Każdy niech zrobi sobie ładne selfie tutaj, tak. Proponuję. Nie, ściunika takie... będzie łatwiej. Czy robisz taki mocno selfie? No ładny skitur. Tylko wszyscy się muszą ustawić. No ja nie mogę złapać strażaka. No ja też strażaka. Nie mogę strażaka złapać. Znaczy to ja mam. To nie mogę złapać wujka Bohuna, bo mi się nazwa kasuje, nie? Słuchajcie, ja tam podjechać. Do was jeszcze nie podjechałem. Spokojnie. Ale to te nazwy sobie zrobisz normalnie w Photoshopie, nie? No. A żebym ja jeszcze umiał to obsługiwać. No ja wiem, co robię przecież. Najlepszy program, najłatwiejszy. Pach, pach i już. Jeszcze ale mam Photoscape, coś takiego, ustawieni. Ale... Jaki mówicie, Photoshop? Photoscape, coś takiego. Ja używam. Ja też go używam. Ja używam Photo Impact i powiem wam, że po prostu no miedział. Ktoś, patrzcie, teraz do mnie dzwoni. Ktoś teraz do mnie dzwoni, jak na złość. Dobra, ja wracam na swoje miejsce i teraz możecie sobie powychodzić, porobić... Dobra, czekajcie, siedźcie jeszcze chłopaki wszyscy. No. Ja sobie tutaj zrobię miniaturkę. Dobra, to w sumie... Ja bym chciał wysiąść, nie? Żeby zrobić jakąś ładną. Okej. Też wysiądę. Szanowna widownia, pewnie nie kminicie tego, co tutaj się dzieje. Po prostu każdy z nas chciałby mieć wizytówkę naszego spotkania jako po prostu... pamiątkę. Okładkę na ten film, prawda? Żeby no albo w ramkę się... możemy sobie zrobić i postawić na przykład na biurku przy monitorze, żeby wspominać to spotkanie. No. Kto teraz wysiada? Jak nie idzie, to ja następny. Ja się podnoszę. Najlepiej wszyscy bądźmy i zrobimy sobie zdjęcie. Ale my się zachowujemy jak takie młode nastolatki przed lustrem, tak sobie selfie robią. Nie, to trzeba odrzucić, jeszcze jedno. I pół twarzy jeszcze sobie zasłońcie. No. Chyba, że tapety nie nałożyliśmy tyle. Bo taka moda teraz, ej. Dobra, print screen. Wszyscy ładnie ujęci. Dobra, to jest dobra. Ale jeszcze nie jedźmy, jeszcze. Nie, bo ja chcę. Dobra, trzymanie. Matin do ciągnika. Patrz. A tu nie ma szybkiego bugarne. Ale się wszystkie nazwy zlewają, patrz. Ale ja chcę tam na bok odejść, to wtedy mój lewy profil lepszy jest, ej. A mój ciągnik pusty. Panowie. Musimy okiełznać jakoś ten chaos, który teraz istnieje. A umawialiśmy się, że istnieć nie będzie. Tak czy inaczej musimy po prostu jeden wchodzi za nie drugiemu. Nikt nie wiadomo kto co mówi do kogo. Ja w takim razie... W takim razie zaraz to wszystko opanujemy. Chaos to jest efekt uboczny większych... Kto tutaj do mnie dzwoni? Ładny dzwonek, wujku. Świąteczny dzwonek. Halo? Tak? Tak, słucham. Dobra, nie przeszkadzajcie. Wie pan co, wieczorem, ja teraz nie mogę panu otworzyć, dobra? Tak, może pan zostawić u sąsiadów. Dobrze. No, dziękuję. Nieźle. Naprawdę, bardzo ważne, jakby nie mógł z tym poczekać. Nie, po prostu wiecie co, ja mam tak. Gdy siedzę sobie spokojnie, robię coś zupełnie niezwiązane z moimi obowiązkami, po prostu leniuchuję, nie? Gdy mi się zdarzy coś poleniuchować, wtedy nikt ode mnie nic nie chce. Jak ja się wezmę za robotę, coś robię, wtedy wszyscy coś ode mnie chcą. No po prostu można dostać do głowy, nie? No to tym bardziej teraz święta są i każdy wszystko chce na ostatnią chwilę praktycznie robi. Pytam się, czy ktoś coś ode mnie chce, bo idę nagrywać. Nie, spoko, dobra, wszystko mam opanowane. Ale krzywo ja idzie. Nagrywam 1000 telefonów, nie?
Kto was tak, chłopaki, ściąga? No właśnie nie wiem, co tak się dzieje, no bo przede mną blacha to takie fajne robi zakręty, że po prostu ja muszę to wszystko naprawiać potem, nie? Kontrolować, żeby to prosto było. Ja w ogóle nie skręcam. Panowie, ja mam sytuację taką, że ciągnik idzie mi dość prosto, ale przed chwileczką kicałem sobie jak zajączek. Z lewej na prawo. Nie, przód tył, przód tył. Obciążnika zabrali. Panowie, panowie. Teraz będziemy robić coś niestandardowego. To się znaczy, będziemy próbować opanować chaos, który zazwyczaj towarzyszy przy zbiorowych spotkaniach. Ja bym proponował, tak jak mówiliśmy przed naszym spotkaniem tutaj już na nagrywaniu, przed, można powiedzieć, przed nagrywaniem, tak? Uzgadnialiśmy, że poruszymy takie typowo świąteczne tematy. Skoro to jest wydanie gwiazdkowe, to będziemy mówić o gwiazdkach w naszych domach. I nie mam tutaj na myśli naszych żon, które są dla nas gwiazdami, pewnie, tylko to mam tutaj na myśli przygotowania właśnie do świąt. Panowie, jak tam u was wygląda na chwilę obecną, kiedy nagrywamy, a nagrywamy 21 grudnia 2015. Jak tam u was wyglądają przygotowania do Wigilii? Może zaczniemy od Krzyśka, bo jest pierwszy z góry na K. O. To dalej na przykład, się. Na przykład sobie już choinka żywa stoi. W sobotę tata był tam w lesie, sobie ją wyciął. Znaczy nie, no tam po prostu tam. Kupił wiadomo. Kupił w lesie. Leśniczy sprzedawał. No i co? No i tam ją ustroiliśmy wczoraj. No w sobotę też były wielkie porządki, wiadomo, jakieś tam szafki, do których nigdy się nie zagląda, bo są rzeczy w niej niepotrzebne. No wiadomo, porządki takie domowe. No i co? No trochę taki klimat jest mało świąteczny, bo ten śnieg jednak zawsze dużo robi. No ale no trudno. No śniegu nie będzie do końca roku najprawdopodobniej, więc no trochę... No ale trzeba wytrzymać. Co ty jeszcze mogę powiedzieć? No, prezenty już tam jakieś są i tak dalej, więc nie będę mówić, bo tam rodzice obok w pokoju. A, to będzie na podsłuchu. Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. No i co? Jakieś tam pomału takie rzeczy, jakieś tam dodania, jakieś takie farsze i tak dalej, no to mniej więcej też już są poprzygotowywane, no bo w sobotę dużo czasu i w niedzielę, a w tygodniu rodzice pracują, więc potem będzie wygoda i no Wigilię. No i myślę, że w środę jeszcze ten dzień, raczej w czwartek ten dzień Wigilii będziemy tam resztę takich spożywczych rzeczy robić, jakieś tam sałatki, zupy i tak dalej, nie? Krzysiu, jaka u ciebie jest tradycja? Czy... No szlak mnie trafi z tym telefonem, zaraz go wyrzucę przez okno! O ścianę! Pokojnie, wujek. Nie o ścianę, bo jest za drogi. Niestety, nie stać mi na taką budowę. Tylko na ściany. Panowie, ale... Znaczy, Krzysiu, u ciebie jak wygląda sytuacja? Czy na przykład według tradycji czekacie na pierwszą gwiazdkę, kiedy faktycznie zobaczycie pierwszą gwiazdkę na niebie, czy po prostu macie ustaloną godzinę, w której przysiadacie do stołu i jecie? Raczej... Kiedyś to jeszcze jak tak byłem mniejszy taki, wiesz, że jeszcze tak nie wiedziałem, o co dokładnie w tym chodzi, no to naprawdę było tak, że się stało w tym oknie i się stało i czekało się na tą gwiazdkę, no nie? I mówię, mama, gwiazdka, nie, no to dobra, idziemy, siadamy do stołu i tak dalej, ale od tam, nie wiem, powiedzmy 4-5 lat jest tak, że po prostu, nie wiem, tak w godzinach 6-7 wieczorem, no jemy tą tam Wigilię, ten całe posiłki. Nie przerywajcie. Panie... Poszło? Chłopaki z TFS-a, proszę się uspokoić. Poszło? I tutaj TFS jest spokojny, wujek, proszę bardzo, ja sobie tutaj stoję. My tu problemy mieliśmy bardzo duże. No i tak to wygląda teraz, także po prostu tam 6-7 wieczorem i tam zaczynamy jeść sobie, nie? A podejrzewasz, co dostaniesz na gwiazdkę? Znaczy ja już ten przedmiot mam, właśnie na nim gram, także... Czyli gwiazdka przyszła przed gwiazdką. No bo po prostu była... Miałem to kupić, a rodzice mi powiedzieli, żebym sobie zobaczył do szafy. Otwieram tam szafa, wiadomo, z ubraniami, nie, a tam na dole to co mam, więc... to co już mam, więc no klawiatura i mysz, nie? Wiesz co, powiem ci tak, że w dzisiejszych czasach jest to bardzo rozsądne, żeby kupować, znaczy uzgadniać sobie ze sobą te prezenty. Słuchaj, po co ci mam kupować coś bezsensownego? Powiedz, co potrzebujesz, ja ci to kupię. A nie, żeby ci to leżało gdzieś w szufladzie, tolało się po dnie szafy, bo... Nie będziesz tego używać, nie? Czekaj, a propos prezentów, ja mam czasami tak, że po prostu mówię, że chciałbym dostać
Czekajcie! Zwykle nie wyjść telefonu. O ja. Zamik postrasz. Trafiłem w łóżko. No i z tej imprezy tutaj mam tak, że po prostu mówię czasami mamie, co tam bym potrzebował, co bym chciał dostać, no i tam po prostu to dostaję, nie? Takie rzeczy, które są mi potrzebne, ważne i tak dalej, nie? Jakieś tam takie pierdoły, które nigdy nie użyję, ani nic, nie? Także klawiaturę mi mówię, że by mi się przydała i mieszka, no to mama im kupiła, no i ale raczej pochwal się przynajmniej, jaki to jest model. No to jest ta biedronkowa taka. Wszystko jasne. Ja rozumiem, że to jest spełnienie twoich marzeń. Ale nie no, fajnie, na razie mi się fajnie na nie gra, zarzutu do niej nie mam, także polecam. No i super, jak jesteś zadowolony, to jak najbardziej. No i taka gwiazdka to jest gwiazdka, nie? Fajnie się świeci także. Słuchajcie, to najważniejsze. Zauważyłem, że mniej więcej w tym samym miejscu tego samego pola laguje mnie na takiej zasadzie, że zatrzymuje mnie i rzuca mnie do przodu. Zatrzymuje i rzuca do przodu, czyli gdzieś tutaj może być coś akurat w tym konkretnym punkcie tego pola, nie ten teges. Maniek, przechodzimy teraz do ciebie, Maniku. Ale super. Jak to u ciebie wygląda na chwilę obecną, czyli 21 grudzień roku polskiego 2015? Wszystko to pokupione? Powiedziałbym tak, totalny rozpier... ale wszystko jest na spotkanie w tym momencie, gdyż kompletnie nic nie jest ogarnięte. Czyli rozpierducha pod kontrolą. Nie, moi rodzice teraz pracują codziennie i będą pracować aż do środy. Partek jest Wigilia, no tam mamuśka to tam, no coś tam ogarnia, no ja powinienem jej pomóc, bo właśnie, co ty Krzysiek robisz, bo właśnie słyszę, że jakieś tutaj naczynia stukają i tak dalej, no ale aktualnie, no nie przepuściłbym takiej okazji, żeby no nie zagrać z wami. No to zaszczyt. No i ogólnie to tak, ja na święta prawdopodobnie sam sobie robię prezent. No co ty? Tak, sam sobie robię prezent, gdyż będę modyfikował swój komputer. Wow! Tak. Wow. Decyzja jest podjęta. Już czyli jak sprawie... na razie zauważyłem, że ulubionym prezentem mężczyzny są gadżety komputerowe. Jak na razie, bo to jest na razie drugi taki prezent pod tym kątem. No i wracając do tematu. Będę sobie modyfikować, no i zdradziłem to teraz widzom, nie? Bo do siebie to też nagrywam, no ale nie wiedzą. No, będę tam modyfikować komputer, no i co? Jak to u mnie wygląda jeszcze ze świętami? No, na pewno Wigilia, no to jakoś tam pory takiej, jak to powiedzieć, stałej nie ma. Znaczy się, no, zależy. Jak jest przygotowane coś, siadamy, jemy. No nie jemy oczywiście o 12 w południe, tylko no oczywiście wieczorem, nie? No to ma być wieczerza. No, także wieczerza, no ale nieważne, czy to jest 19, 20, czy tam 20:30, bo po prostu jak jest wszystko przygotowane, siadamy, jemy, rodzice do dziadków właśnie ze strony taty właśnie jedziemy i no i tam po prostu spotykamy się w większym gronie z moją rodziną, no i tak to wygląda, nie? No i co panowie, mogę powiedzieć? Kto tutaj przygotowywał traktory do tego naszego spotkania? Strażak. Panie strażak, nie powinienem mieć na przodzie jakiegoś ciężarka? Myślę, że nie, bo te Niebolandy bez problemu powinny pociągnąć lemkeny, te długie na kole, a te pługi to są dla nich zabawki. No dobra. Niech będzie, że ci uwierzyłem. Dzisiaj ze względu na to, że są święta. Dobra. Mati, jak to u ciebie wygląda na chwilę obecną, czyli 21 grudnia roku polskiego 2015? A więc do czego by to zacząć? Mogę się pochwalić na pewno tym, że mam śnieg, ale nie bezpośrednio u siebie, tylko na wyciągu, niedaleko. Ty jesteś sąsiarzu! Burżuazja! Mam śnieg, dobra. To gdzie ty teraz jesteś do diabła, że ty masz śnieg na wyciągu? Alpach. Ja niedaleko Zakopanego sobie siedzę, gram sobie teraz. To tam, gdzie tam mieszkasz? Nie, bo nie będzie się potrafić wymówić. Krupówki? To się da wypowiedzieć. Nie, to troszeczkę dalej, takie większe zadupie. To spróbuj. Większe zadupie. Szczery chłopak. No to mur zasichły. Mur zasichły? Co? Mur zasichły. Mur zasichły. Tutaj. No. No i tutaj niedaleko jest właśnie wyciąg, no i tam sobie ludzie jeżdżą. Także jakaś tam atmosfera ze śniegiem zawsze jest. No a tak poza tym, no to w sumie jeszcze tak do świąt się nie przygotowałem. Za bardzo.
Ale ciasteczka są upieczone, to wiem. Bo szczaj... No to już coś masz. No one Wigilii nie wytrwają. No ale nie, już poubrysany został. No. Teraz mam jeszcze. No, i takich rzeczy jeszcze? Wcześniej się nie robi. Takie rzeczy to najlepiej na ostatnią chwilę, bo jak coś nie zrobicie, to no, po prostu człowiek ma taką chęć, że po prostu zrobi coś słodkiego, zje i nie ma potem. I potem siedzi, po co ja to jadłem, to miało być na Wigilię, to miało być na święta. Na poświętek jest coś takiego, jest to, bo kto to zje, nie? No. Ale zrobiłem teraz błęda. O, bo jak trzeba łańcuch. Nie, a nie, czekaj, przejdzie, dobrze, wyszedł, dobra. Nie, bo wiecie co, zapatrzałem się na tym spika. A ten, no. Zamiast patrzeć przed siebie, mam płot. Nie, ale fajnie to wygląda. My dojeżdżamy do końca pola, a wujek a oni dopiero zaczynają, nie? Pierwsi no będą ostatnimi, dawaj wujek, czekamy na nich. Ja już powiedziałem, wy w tych traktorach macie jakieś turboodpierniczacze. Ej, chłopaki, poczekajcie jakieś... faktycznie na nas. Wy macie po prostu... Nie, wyście pierwszy przyjechali na pole i wyście po prostu zaczęli bardzo szybciutko, potem poukładaliśmy się tutaj w szeregu, aby zrobić te zdjęcia, ale nie wiecie dlaczego ja tutaj po prostu ten traktor mi jakoś tak opóźnia, no. Nie tylko tobie, wujek. Poza tym jest jeszcze jedna kwestia. Ja zawsze gram pod względem fanu, nie gram na sztukę. Ja, dla mnie nie jest najważniejsze to, żeby w ciągu odcinka zrobić coś na sztukę, tylko żeby zrobić po prostu to z pasją. I tyle. Takie jest moje założenie. I choćbym nawet miał te pole orać przez 3 kolejne odcinki, to moja widownia po pierwsze jest do tego przyzwyczajona, po drugie nawet na to liczy, a po trzecie nie potrafię inaczej. Bo my też z Krzyśkiem o tym wiemy, bo na własnym sezonie mamy tak samo. A, kto się tam tak trzaska jakimiś szufladami? Ale cały naprawdę... czas blacha. Widzę, że od blachy tutaj to cały czas To kierownica pewnie. Masz za mocny... Czy też za... Ten suwaczek pewnie na tym spiku sobie nie ustawiłeś. Wiesz, który? Ten, który odpowiada za czułość mikrofonu, za wyłapywania, za aktywację. Pewnie nie. Będziesz mógł na tym popracować kiedyś. Tak, wracając do tematu, wujku, bo zacząłeś. Mhm. Z tym graniem dla przyjemności. No to tak, no bo tak powinno być. Tak powinno być. Ja sobie nie wyobrażam inaczej. No jeśli ja bym nie miał grać dla przyjemności, to dziękuję, mnie tutaj dzisiaj z wami nie ma, nie gram. No, bo to jest tak, siadamy, gramy, kiedy jest czas, kiedy no... Mamy swoje harmonogramy, każdy ma kanał tutaj i mamy swoje harmonogramy i tak dalej. Musimy, nie wiem, jak gramy na multiplayer, to musimy też no, ustalić godzinę i tak dalej, no ale to powinno być przede wszystkim dla przyjemności, nie? Nagrywamy nagrywając, ale gramy dla siebie, nie? Dokładnie. Ale do tego powrócimy później. Teraz chciałbym powrócić do Matiego, który jeszcze nie powiedział wszystkiego. Wiemy tylko tyle, że ma ciasteczka. I śnieg, no. W sumie jeśli ma śnieg, to ma wszystko. Czyli ma to, czego my nie mamy. Ale Mati, ma powiedz, kto ma śnieg, ten ma władzę w te święta. Mati, ale powiedz mi jedną rzecz. Tego śniegu jest na tyle, że można na przykład w pierwszy, czy też drugi, czy trzeci dzień świąt przyjechać i rozumiesz, pojeździć na nartach? No jeżdżą, wyciąg działa, więc raczej powinno być. No jeżdżą, wyciąg jeździ. Światła się palą. Ale pewnie bez wspomagania, że tak powiem, sztucznego śniegu się nie obędzie, co? No niestety, jest to sztuczny śnieg, bo poza stokiem to praktycznie śniegu za bardzo nie ma, ewentualnie jakiś przymrozek, to gdzieś tam się jeszcze śnieg trzyma. No i w górach oczywiście jest, to już to wie, tam już jest 100%, no ale tak poza tym, no to na tym wyciągu jest dużo śniegu, więc... No, myślę, że będzie trzymał... No to jesteś szczęściarzem, muszę ci powiedzieć, słuchaj, u nas w marketach sanki, narty sprzedają łopaty razem do odśnieżania. Sanki na kółkach. Nie. Słuchajcie, u nas sanki i narty sprzedają wraz z rolkami igielitu, także wiecie. A ty nie będziesz taki szczęściarzem, jak ty zobaczysz, że ja muszę odśnieżać dziennie. A ty się jestem jedzisz. Ale co z tego? To już jest efekt uboczny, wiesz, coś musisz robić. Ale w sumie nawet to fajnie, bo ja lubię jeździć traktorem, więc... tam przejechać dwa razy z pługiem to jest fajnie. Radowa. Ale masakra, taka zima, ojejku, bo w płot przydzwoniłem. Krzysiek, kadetem teraz. No, ktoś to widzę depta pole. Naprawdę taka zima bez śniegu to jest nie zima. Nie ma jeszcze teraz święta się zbliżają. Nie ma w ogóle tego klimatu świątecznego, jest tak panowie, nijak po prostu. Panowie, o czym wy tutaj mówicie?
klimat świąt nie tkwi w pogodzie, tylko w nas. Jeśli ty jesteś nastawiony do tego, że nie ma świąt, bo nie ma śniegu, to jesteś źle nastawiony. Tak naprawdę to w nas drzemie ten klimat świąt. To od nas zależy, jakie będą te święta. To od naszej mentalności, podejścia do tych świąt wszystko zależy. Jeśli nie ma śniegu, to nie ma takiego zjawiska, że nie ma świąt. Jeśli masz to w sercu, jeśli masz to w duszy, to jest klimat świąt i tyle. Ty te święta musisz mieć w sobie. Może źle to wyraziłem, bo może źle to powiedziałem, ale chodziło o to, że jak nie ma tego śniegu, prawda, no to... Nie wiem, jak na przykład, jak jest się małym dzieckiem. Pamiętacie czasy dzieciństwa, nie? Jak byliśmy mali. I prawda, tylko czekaliśmy na ten śnieg, a spadnie, że jejku, będzie śnieg, będzie fajnie, święta są. To jest takie, nie wiem, jak na przykład czekaliśmy na te prezenty pod choinką. To było... O to mi chodziło. To teraz wszyscy razem, chórkiem. Ale to już było. No właśnie, ale to już było i nie wróci więcej. I nie wróci więcej. Miał być chórek. Ale jeśli jeszcze starszy... Dari. Chyba jeszcze przerwie, bo jeśli... bo... Naprawdę, bo chciałem ten temat tak skończyć, nie? Bo mi się tak wkręcił. Nie, bo jeśli... dobrze, że mi przerwałeś, bo nie pamiętam słów tej piosenki. No, ale już twoje umiejętności teraz. Ale nie, bo jeśli jest się małym dzieckiem, no to czeka się na ten śnieg, fajnie, fajnie, ale jeśli jest coraz się starszym, ja to na przykład widzę po sobie i nie wiem, czy wy to też widzicie, na przykład jest się starszym, to już nieważne jest ten śnieg, nieważne jest to, ważne, żeby się działo, na przykład, gdy jesteśmy, nie mieszkamy cały czas z rodziną, nie wiem, na przykład, gdy nie mieszkamy z rodzicami na co dzień i się spotkamy w gronie, siedzimy wieczorem, no i po prostu spożywamy te potrawy i tak dalej, i siedzimy w gronie i opowiadamy, co tam u nas, to są święta. To jest to grono ludzi, z którymi na co dzień nie gadamy, bo mamy swoje obowiązki, bo mamy pracę, bo mamy szkołę i nie mamy czasu nawet porządnie usiąść i porozmawiać, o co nas dręczy, co po prostu nas, no nie wiem, jakie mamy problemy codzienne i tak dalej. A na święta jest taki okres, w którym możemy o tym pogadać i naprawdę fajnie, że tak jest, nie? Maniek, wiesz co, powiem ci jedną rzecz. Jedną z tradycji u nas jest na przykład spożywanie wina grzanego, czy to jest wino galicyjskie, czy to jest jakikolwiek inny grzaniec. Aha. I wiesz co, ty mówisz tak fajnie, że normalnie zapraszam cię na te winko do mnie. Wiesz co, wujku, no skorzysta... A to musimy się zgadać. Grzejesz takie winko, rzucasz tam goździki, troszeczkę skórki z pomarańcza. Ja wiem o co chodzi, Człowieku, do tego jeszcze jakiegoś pierniczka, wiesz, tak do podgryzania i... Od Matiego. No mucha nie siada, no. Mucha nie siada. Dobra, teraz następny to w kolejce. Orze siwy dym, wujek Bohun. Znasz go? Ten jest następny w kolejce. Ale to ktoś... No coś tam, nie rzuca. Gdzieś tam mi na YouTube mignął przycisk subskrybuj. Widziałem, że chyba coś komentował, ale tak... No coś tam gdzieś było, jakiś wujek Bohun, coś taki... Taki awatar w okularach, taki... Jakiś, nie wiem, ciężarówką jeździ, czy co, że on tak wygląda? Taki łoś z YouTube'a. To jest samoocena podstawa. Dzisiaj jestem łosiem. Nie, dzisiaj jestem śnieżynkiem. Dzisiaj jestem... Pomocnikiem Mikołaja. Dzisiaj jestem pomocnikiem Mikołaja. Będziesz tarczał mu wola. No ale to tak nie wypada sam do siebie gadać, nie? No to ktoś musi mnie zapytać o to coś. Wujku, jak u ciebie przebiegają święta i tak dalej? Jak to u ciebie jest ze świętami? Opowiedz. Poproszę o inny zestaw pytań, bo to tak nie miałeś zapytać. Jak to wygląda u mnie na dzień dzisiejszy, czyli 21 grudnia 2015? Roku pańskiego. Jak u ciebie wygląda na dzień dzisiejszy, 21 grudnia roku 2015 o godzinie, w grze mamy 8.15, naprawdę mamy 17.51. Jak u ciebie wygląda przygotowania do świąt? Jak wyglądają? Otóż zarobiony jestem jak szlak. Ledwo co się wyrobiłem, zresztą tutaj dzisiaj, gdyśmy się spotkali, to ja wbiłem jako ostatni i to punktualnie o godzinie 17, ponieważ wszystko mam wyliczone co do minutki. Słuchajcie, na razie wszystko jest zgodne z planem, zaplanowanym w planie i wszystko się na razie zgadza. Natomiast tak, zakupy no w 75% wykonane. No jeszcze nie kupiłem owoców, bo wiadomo, owoce to krótkie terminy, więc... O mandarynkach nie zapomnij. No mandarynka to jest podstawowa rzecz, ja uwielbiam mandarynki, nie wyobrażam sobie, żeby mandarynek nie było. A kto nie lubi? A kto nie lubi w tym gronie? O nie. Skrzyżyłeś. Mandarynki to jest... To jest rzecz.
co jak co, ale mandarynka, śliwka w czekoladzie, takie rzeczy to musi być, nie? No, no. Dokładnie. Kupiłem już prawie że wszystko, tylko że właśnie jeszcze takie, no, zakupy jak? Pod tytułem, właśnie, owoce, bądź też ciasto, bo nie wszystkie ciasta pieczemy, znaczy tak, córka z moją żoną upiekli pierniczki. Pierniczki, wiadomo, zawsze to, co się da upiec, to sami pieczemy, no, ale też wiadomą rzeczą jest, że w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy zagonieni, nie wszystko jesteśmy w stanie upiec, więc niektóre rzeczy też nie opłaca się piec, bo jak ja mam, na przykład potrzebuję na takie święta, bo więcej tego nie zjesz, przypuśćmy, no troszeczkę sernika, to ja nie będę przecież piekł całej blachy sernika, bo to się sensu nie trzyma, bo i tak tego nie przejesz, nie? Kiedyś, gdy byliśmy mniej doświadczeni, to znaczy takie nasze pierwsze święta i jeszcze nawet drugie święta, kiedy z moją małżonką już stanowiliśmy małżeństwo, kiedy urodziła się Ania, to popełnialiśmy wielki błąd, bo kupowaliśmy strasznie dużo tego jedzenia, a potem jedliśmy to przez bardzo długi czas. Mieliśmy tego już serdecznie dość, bo cały czas jesz jedno i to samo, co się w nadwyżce ugotowało na tą Wigilię. Też zdarzało się, że jakieś jedzenie się wyrzucało i postanowiliśmy już te trzecie, czwarte, piąte i każde kolejne święta robić tak mądrzej organizować, to znaczy naprawdę kupować minimalistycznie, to znaczy tyle, ile naprawdę się tego przeje, bo u mnie na Wigilię w tym roku przychodzą rodzice, czyli od mojej strony, czyli moja mama i mój tato, i w związku z tym oni również coś na ten stół wigilijny przyniosą, tak się kobiety tam zgadały, więc mama coś przyniesie, my coś będziemy mieli i chodzi o to, żeby po prostu tego jedzenia nie było na tyle dużo, żebyśmy go nie wyrzucili, więc to już tak troszeczkę rozsądniej robimy te zakupy, nie robi się tak jak kiedyś, że jechało się do samochodu i przywoziło się cały tylny bagażnik i jeszcze pół kanapy, prawda? Tylko teraz się przywozi cały bagażnik. Bieg. No, ty pojechałeś do sklepu i przyjechałeś. Do sklepu się jechało, a nie do samochodu. No właśnie. Co ja powiedziałem? Do samochodu się jechało. No widzicie, zakręcony jak tamten jestem. Ale to wszystko przez święta. Pytanie teraz. Czy prezent dla Ani już jest? Ja? Oczywiście, że jest. Ale nie mogę ci powiedzieć, bo ja Ania siedzi tam za drzwiami i by słyszała, nie? Ja chciałem tylko wiedzieć, czy jest, nie? Jest. Jest i to taki bardzo taki wzorowy ojciec. Farming Gold Edition. No ale nie. Kinder Edition. No. Słuchaj, powiem ci tak, no. Moja córeczka, jedynaczka, to jest, wiesz, no, oczko w mojej głowie. Dopieszczona. Też jestem jedynaczkiem, wiem, co to znaczy. Jedynaczkiem. No, wiem, co to znaczy, jak się jest oczkiem w głowie rodziców. No, także wiesz. Żyć nie umierać. Dobrze ma twoja córka. No nie ma na co, nie ma na co narzekać. No i o to chodzi. Tak czy inaczej powiem ci, że ja mojej córce zazdroszczę jej rodziców. Jakby to samochwalczo nie zabrzmiało, ponieważ gdy ja byłem dzieciakiem, wiadomo, czasy były inne i moi rodzice po prostu no, nie byli w stanie, tym bardziej, że nas było trzech, no, mam jeszcze brata 3 lata starszego i 3 lata młodszego, no nie byli w stanie po prostu każdemu kupić wymarzonych prezentów, bo czasy były inne. Przede wszystkim czasy były takie, że nawet gdy były pieniądze, to na półkach w sklepie nic nie było. Także było ciężko, było inaczej po prostu. Podlady trzeba było. Nie, to, młody człowieku, to były czasy, których ja pewnie nie pamiętam. Ja tylko żartuję, ale ja wiem, o co chodzi, bo ja z opowieści o to były czasy, tak kiedy dalej, w sklepach były bombki tylko dla górników, czyli na tak zwane kartki i mogłeś kupić tylko czerwone dywany i ogórki średnio kiszone. No. Także wiesz, to nie masz prawa tego pamiętać tak dokładnie jak ja. Natomiast... No na pewno nie pamiętam, no bo jeszcze się nie urodziłem. Ja mnie nawet w planach nie było. Ty w ogóle nie jesteś w planie. W ogóle ty przypadkiem byłeś pewnie. A dobrze, dziękuję za życzenia. Nie? Natomiast żeby nie było tylko cały czas o mnie, bierzemy tutaj się teraz za komplet dwóch panów z TFS-u. No może blacha, bo jest tutaj podwójkiem bohunem. Blacha, jak to u ciebie wygląda? Czyli na dzień 21.12.2015, przypominam, że w tym dniu wszyscy jeszcze jesteśmy w tak zwanej gorączce przedświątecznej, gdzie każdy z nas jest pewnie zabiegany, ale pomimo tego znaleźliśmy się w jednym czasie, w jednym miejscu po to, aby zagrać i porozmawiać sobie w przemiłej, kulturalnej atmosferze. No Blacha. Więc tak, choinka ubrana, może nie z lasu, ale jest też żywa. Ja już też mam choinkę ubraną, zapomniałem o tym powiedzieć. Co tam dalej? Babcia z mamą już jedzenie robią.
prezenty jeszcze nie za bardzo zakupiłem, ale mam plan. Ale mama siedzi dwa pokoje dalej, żeby nie usłyszała, więc nie będę mówił. Co tam takiego jeszcze ciekawego? Prezent, nie, mamie już nawet kupiłem prezent, mogę powiedzieć jaki. Moja mama jest z tego, z racji tego, że jest myśliwą. Kupiłem jej lampkę czołową. Bo wiadomo, jak w nocy w lesie ciemno jest, to trzeba jakoś tą zwierzynę obrobić. Chwila, stop. Bo zaintrygowałeś mnie teraz. Twoja mama jest, że kim? Że twoja myśliwą. Mama jest? Myśliwą. Myśli i... Jedzi tam, bo nie dziki straszy. Tak, to znaczy twoja mama co, robi polowania w lesie na jelonki, czy jak? Tak, jest w kole łowieckim zapisana, wypisuje się na przykład na dany dzień i może iść w nocy uszelić coś. Ja widzę, że towarzystwo naprawdę bardzo dobrze się bawi, w końcu jest na my. Ty uważaj, jak cofasz. Pięta idą. Mało osób w to chce uwierzyć, ale tak jest. Mati, poczekaj chwileczkę, ja się cofnę, nie? Już tylko pół. Albo czekaj, dobra, objadę tutaj. Nie chcę tak naglić wszystkich i tak dalej, ale mój czas dobiega pomału końca, bo ja nie mogę zostać, niestety, kochani widzowie, którzy teraz oglądacie, wielka strata, niestety nie mogę zostać do końca, no bo mam swoje obowiązki i muszę niedługo z domu wyjść, dokładnie, nie wiem, za 5 minut gdzieś, i tak jestem już spóźniony. Ty nie ośpiesz się dzisiaj. Ale jeszcze poczekam na strażaka, co powie o swoich świętach i ja będę już kończyć swoje nagranie i tak dalej. To zaraz zapiszę, co mi tutaj na podchoinkę trzeba kupić, nie? To znaczy, Mati, rozumiem, że się po prostu przeraziłeś tego myśliwego, tak? Maniak to był, nie Mati. Więc sobie ja też. Strażak jeszcze co tam tego, znaczy się, na to jeszcze nie mówiłeś, no. No to co, na dzień dzisiejszy, czyli 21 grudnia, godzina 17:59, czasu polskiego, u mnie święta wyglądają w sumie tradycyjnie, no bo to są uszka, jest 12 potraw, spotykamy się standardowo gdzieś tak, nie wiem, wydaje mi się, że 18-19 przy stole, w gronie do 6 osób, czyli ja, moja siostra, moja mama, mój tato, mój dziadek, moja babcia, pożywamy sobie kolację, no i później jedziemy, że tak powiem, w miasto, bo jedziemy do drugiej babci, do drugiego dziadka, tam się spotykamy z ciocią, z wujkiem, z kuzynami. Pożywamy drugą kolację. A to widzę na... się to, gdzie to widzę na to bogatości. No to jest burżuazja, ci powiem. Na bogatości. No i później tam kilka godzin sobie siedzimy, czekamy na pasterkę. Idziemy wszyscy Bigel. Na pasterkę. Po pasterce wracamy do domu. Wszyscy idą w kimę. Pierwszy dzień świąt, później idziemy znowu do wujka, do miasta. U wujka Pieszka siedzimy pasterka. Też tam w takim samym gronie, jak byliśmy na pasterce. I tak wyglądają święta. Czyli no, myślę, to znaczy, że... ty powiedziałeś, jak wyglądają u ciebie święta. A my troszeczkę o czymś innym mówimy. Jak trwają przygotowania do świąt dzisiaj na dzień 21.12.2015? Tak, no na dzisiaj, czyli 21 grudnia, godzina 18. Przygotowania wyglądają tak, że wszystkie takie potrawy na gorąco, czyli uszka i to wszystko robi moja mama z siostrą i z babcią w dzień Wigilii. Od rana. My z dziadkiem, że tak powiem, na dzień dzisiejszy, pewnie jutro pójdziemy zakładać światełka na dom. Koinki już poubierane są. Wszystko jest perfekt, śniegu nie ma, za co, no szkoda, że nie ma śniegu. Bo na jednak dom? Ten klimacik czyli jest. Będziecie tak robić na styl amerykański, tak? Że będziecie sobie dom cały, tak? To tak nie cały, bo tam ozdabiamy ganek i kilka choinek koło domu. Mhm. Więc myślę, że nie będzie takiej burżuazji jak w Ameryce. Ale minusio, ale fajne. To właśnie chodzi o ten klimat, o taką tradycję. No. No i to jest praktycznie wszystko, co robimy. Co, ja raz ozdobiłem kolorowe światełka i takie pierdoły huśtające się na balkonie i przyleciała sroka i zaczęła mi to kraść. Naprawdę? Nie będę już więcej wieszał. Podjechaliście mnie panowie, nie mam jak zawrócić, jestem przy płocie. No bo ja muszę się zbierać niestety, no przykro mi bardzo, ale no takie życie. Maniek, wedle dzisiejszych trendów, niech moc będzie z tobą. No, oczywiście. Maniuś, wesołych, pogodnych świąt z rodziną. No, wesoły. Wesoły świąt, nie przejedźcie.
Został trochę dla nas, przyniósł tutaj pole. Życzą, ja wam dziękuję bardzo, życzę wam nawzajem świątecznej, dobrej atmosfery i oczywiście dziękujemy. Udanych świąt. No i wszystkim widzom, oczywiście moim, jak i waszym, oczywiście też życzę wesołych świąt. No i ja muszę, no dojadę do końca pola, dobra? I będę musiał uciekać, odstawię ciągnik. No weź tam przeparkuj gdzieś. Gdybyśmy zagrali, tak nie wiem, no godzinę wcześniej to by było, no ale mam swoje obowiązki, no i... No i rozumiemy, no. Rozumiemy, dobra. Wybaczycie mi to? Następnym razem zostanę. Wybaczymy. Nie ma sprawy. Słuchaj, następne spotkanie na następną gwiazdkę, także wiesz, musisz się do następnej gwiazdki na wszystkim odrobić. Nie, następne spotkanie robimy na Wielkanoc. Wow. Co myślicie o tym? Bardzo dobry pomysł. Ja myślałem, że coś na wakacje byśmy planowali dopiero. Na wakacje? No. Jak chcecie, dla mnie to jest obowiązek. No, wakacje dla youtubera to jest taki najlepszy czas. Ja jestem zawsze otwarty na wszelakie propozycje. Ja pod jednym warunkiem, że każdy z was ma ponad 15. Nie musi się martwić, wszyscy mają ponad 15. Spokojnie. Panowie, stare chłopy. Panowie, ale wracając do naszych miłych, przemiłych, sympatycznych rozmówek na temat świąt, bo powiem wam, że jak tak zaczęliśmy rozmawiać o tych jedzeniach i tak dalej, to mnie się zaczęło jeścić. Ale to teraz o czymś innym porozmawiamy. Przepraszam, wujku. Co? Przepraszam, wujku, że ci tak wejdę w słowo, ale już muszę naprawdę uciekać, także jeszcze raz się z wami żegnam. Kurde, to naprawdę uciekaj! Do widzenia, no to nie macie! No uciekam. No, cześć, no, pa, pa! No, do cześć, widzenia! Cześć, się. No. No, tak. No. I teraz tak, panowie, pytanie. Kto z was będzie miał prawdziwą choinkę? Jak prawdziwą? Że żywą? No, że żywą, no. Ja no będę miał, że ja. Już mam. Ja już mam ubraną. Ja też. Wszyscy macie prawdziwe, cześć, takie żywe choinki? No, żywe, tak ładnie pachnie. Ja mam pachnie. Plastikową. Kto ma plastikową? Ja. Martin. Plastik is fantastic. Biedronik. No bo się nie sypie przynajmniej, znaczy jeżeli chodzi o taką na zewnątrz, to wiadomo, że jest taka, ale taka... Ta tam co jest, na dzisiaj no twierdzę krzesło się. Ale taka wewnątrz, to... Ale teraz serio wam powiem coś o mojej choince. Moja choinka jest plastikowa. Uuu. Plastik. Yeah. Fajnie pachnie. Fajnie. Plastikiem. Słuchajcie, ale to nie chodzi o to, że plastik to prestiż, nie? Dobra, chodzi o coś dobra. Innego. Tu chodzi o coś... Kurde, ciągnik mi uciekł. Tu chodzi o coś innego. O co chodzi? Choinkę, którą... Czekaj, nie podjeżdżaj, że mnie... Ja się zapatrzyłem tutaj. Musisz dać mi chwilę się tutaj, wiesz, zawrócić, nie? O co się teraz chodzi? Moja choinka jest starsza ode mnie i moją choinkę... Moja choinka ma duszę, pomimo tego, że jest plastikowa. Ona pamięta lata mojego dzieciństwa. Ona pamięta czasy, których nawet ja już nie pamiętam. Ona pamięta czasy... kiedy było dobrze, kiedy było źle, ona pamięta, ona, powiem wam tak, że ona nawet była już nie w jednym domu i trafiła do mnie jako taki, można powiedzieć, rodzinny spadek, nie? I powiem wam, że ta choinka, chociaż plastikowa, ja bym jej nie zamienił na żadną inną choinkę. Ona się już sypie, już ją nawet ratowałem kilka razy, ale ta choinka jeszcze długo będzie u mnie stała, ponieważ ta choinka była zawsze u mnie w domu na święta, gdy byłem brzdącem. Potem, gdy dorastałem, a teraz, gdy jestem już, że tak powiem, na swoim, mam swoją rodzinę, swojego dzieciaka i zawsze, gdy ubieram tą choinkę, teraz w niedzielę ubierałem choinkę i opowiadałem mojej córce historię tej choinki i powiem wam, że moja córka się normalnie wręcz wzruszyła. No powiem ci, wujek, że teraz, też teraz jak tego słucham, jak to mówisz, to taki sentyment do tych rzeczy martwych. Jest, pojawił się, no to dosyć ciekawa historia i szkoda, żeby to się tak szybko zakończyło. Tak, a żywa choinka to jest historia jednych świąt, która zostaje wyrzucona gdzie? Nawet nie w kąt, tylko po prostu na co śmierć. Ty, wujku, mówisz? Ja ci zaraz powiem. Przepraszam! Ja przez okno wyrzucałem swoją. Nie no, ja mam tak, po prostu... Jakie klocki z tego świerka coś. Jak to mija ten drugi luty, gdzie tam jakby już jest tak, że no po prostu te choinki tam znikają z ich domów i tak dalej, no to ja przy za kamienicą swoją mam po prostu ogródek i tam mamy takie jakby wanny, gdzie tam się zbiera woda deszczówka, no nie? No i ona tam służy, wiadomo, do polewania kwiatków i tak dalej. No i my po prostu tą choinkę wdajemy do tej wanny. No i ona sobie tak leży tam przez tą wiosnę, lato, jesień.
I w następną zimę już jest taka żółciała i tak te igiełki spadają i wtedy dopiero idzie na do pociachania i do pieca na ogon. Myślałem o niej tak, ona jeszcze przez cały rok jakby jest ale blisko nie masz ją, nawet, ale nie masz ją na następną gwiazdkę. No nie, no bo... Przyznaj się teraz ty. Czyli to jest historia jednej Wigilii. No tak, ale cały rok jest z nami. Moją choinką. Co? Że co? Zagiełeś nas wszystkich teraz swoją choinką, historią choinki. Słuchajcie, choinka jest bardzo ważnym elementem. Choinka jest pewną symboliką świąt, prawda? Nie wzięła się po prostu znikąd. Ona ma swoją historię, ma swoje znaczenie i po prostu dla mnie to jest bardzo ważny element świąt. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie to jest ważne. I teraz o co się rozchodzi w takiej plastikowej choince? Ja z bólem serca patrzę, jak te choinki po świętach leżą u nas przy śmietnikach, przy kontenerach. Powiem wam, że jakoś tak dziwnie robi mi się smutno. Mój pako podlatuje, oddaje po tym mocz i na tym się kończy. Taka historia jednych świąt po prostu, prawda? Natomiast taka plastikowa, ja wiem, że będą pewnie wśród naszych widzów przeciwnicy plastikowej choinki. Natomiast no ta moja pamięta jeszcze czasy, kiedy ja robiłem w pieluchę i to taką nie Pampers, bo wtedy takich nie było, tylko w taką tetrową pieluchę, tak jest. A nie no, no to zanim, bo tak jak mówię na początku, że od, nie wiem, może trzecia Wigilia to jest kiedy mamy żywą choinkę, po prostu mieliśmy też właśnie wcześniej taką plastikową, taką fajną, dużą i ona też chyba z 10 lat co najmniej ma, jak nie jest 15, no ale po prostu zaczyna się wiadomo rozsypywać i tak dalej, no i też po prostu raz stwierdziła ta mama, że a zobaczymy jak to jest tak, raczej o żywą choinkę chodziło, po prostu żeby kupić gdzieś tam w lesie, zobaczyć jak to jest, no i nam się tak jakby bardzo to spodobało, bo ten zapach, to wszystko tak fajnie, bardzo, no żywa choinka, no to jednak jest żywa niż taka sztuczna. No, no i tak, po prostu, zapach przede wszystkim, tak? I po prostu nam się to jakoś tak bardzo spodobało, no i już zostało na tym, że będziemy co roku kupywać to po prostu tą żywą, a ta stara jest dalej w domu, jest normalnie można ją rozłożyć i tak dalej, ale wiadomo, już tam pogubiła pełno tych swoich jakby tych takich plastikowych tam tych igiełek, wiadomo, jakiś tam ten stelaż już jest gdzieś tam pęknięty i tak dalej. Także od tych 3-4 chyba lat, nie wiem ile dokładnie, właśnie mamy też żywe choinki, nie? No tak, tylko że na przykład dużo rodzin jest takich, że gdyby nie akcja RMF FM, gdzie rozdają choinki pod choinkę, to pewnie dzisiaj by żywej choinki w domu nie mieli, prawda? Bo takie drzewko też kosztuje. To jest dodatkowy koszt dla każdego katolika, który po prostu ponosi w każde święta Bożego Narodzenia, bo taka choinka no też ponad stówkę kosztuje, prawda? W zależności jeszcze jaki gabaryt sobie kupujemy, nie? O to takie teraz mam rozmyślenie, że tak powiem. A propos jeszcze tradycji, to jak wujek, trzymasz karpia w wannie, czy nie? Kiedyś tak było, że trzymałem karpia w wannie, jednakże od 2 lat jeżdżę 70 km od mojego domu do Jaworza i w Jaworzu jest prywatna hodowla ryb i tam po prostu życzę sobie, żeby te ryby się w drodze powrotnej do domu nie męczyły. Życzę sobie, że tak powiem, egzekucji na tych rybach już tam na miejscu i przywożę do domu już te rybki takie tak specjalnie zapakowane i w domu tylko po prostu je patroszę. Ja kupuję karpie i kupuję pstrągi. Kupiłem w tym roku 8 karpi i 8 pstrągów. I powiem wam, że moja rodzina, ja, moja żona, moja córka i w ogóle u mnie, wszyscy w rodzinie, my jesteśmy rybiarzami, co mam na myśli. Chodzi o to, że my strasznie uwielbiamy ryby. Uważamy, że ryby są bardzo zdrowe. Oczywiście ryby morskie są bardziej zdrowe niż te stawowe, natomiast nie gardzimy tymi stawowymi. Nam się one bardzo w gust i w nasz po prostu jadłospis wpisały. I ja lubię ryby pod każdą postacią. Nie wyobrażam sobie po prostu mojej diety bez ryb. Aczkolwiek no nie jemy ich tyle, żeby szkorbutu tak przypadkiem nie dostać, prawda? Ale nie potrafię sobie odpuścić ryby w ogóle tak i w ciągu roku. No na Wigilię sobie nie wyobrażam nie mieć karpia, prawda? Są tacy, którzy karpia nie trawią, nie chcą, nie kupują karpia i tyle, nie? Jednakże dla mnie ta strawa wigilijna bez karpia to nie jest tą wigilijną. No nie ma, no musi być po prostu karp. Koniec i kropka, nie ma dyskusji nawet ze mną na ten temat. Ja pamiętam a propos karpia właśnie, jak tak nie wiem, 7-8 lat,
To tata zawsze kupywał żywego karpia, no i on se tam w tej wannie pływał, nie? Aż go tam tata nie zabił. Nie, ja se, tak wiesz, bo mam tak usytuowane w łazience, że mam wannę, obok zaraz jest, no, ubikacja, nie? No i wiesz, i sobie tak siedziałem na tronie, że tak powiem, nie? I tak sobie tego karpia tak po tym grzbiecie głaskałem i tak dalej, nie? A po chwili patrzę, a tego karpia już tam nie ma, nie? Wiesz, wyszłem z tego, z ubikacji, zobaczam, a tam już karpika nie ma, no nie? Gdzie jest karpik? No i potem się okazało, że na stole już był, nie? No to wiesz, ja przez kilka lat również, no właściwie przez kilka lat, no cały czas aż do okresu 2 lata wstecz miałem ryby mniej więcej przez około 12 godzin zawsze w wannie. Moja córka też przychodziła, bawiła się z tymi rybami, próbowała je karmić, nawet sobie je ponazywała. Pamiętam, że jeden nazywał się Cacek. No pamiętam. Drugi nazywał się chyba Rybek, czy jakoś tak. No, nieważne. Tak czy inaczej, to była frajda dla córki, więc teraz, gdy moja córka już ma tak troszeczkę, że tak powiem, te rybki już obiegane, znaczy no, już się tym tak nie zachwyca, jak za pierwszym razem, tak? No to ja, egzekucja tam na miejscu, jeszcze na tych stawach, gdzie tam byłem w tym jaworzu i przywiozłem, tylko wypatroszyłem, pyk, pyk, myk, myk i... ale powiem wam, że taka rybka z hodowli troszeczkę inaczej mi smakuje niż taka supermarketowa. To znaczy, no ktoś by mógł powiedzieć, karp to jest karp, nie? Ale jednak różnica w rybie jest. Mówcie co chcecie, ale jest jednak różnica w rybie. Zależy, czym ta ryba jest karmiona, nie? Czym ona jest tłuczona. No. Ja widzę, że jest różnica w smaku ryby. I dlatego jadę aż 60 km za miasto do tej blacha, dzięki. Ej, przepraszam, chłopaki, że wam przerwam, ale weź, zostańcie tu, nie wiem, Mati z Krzychem i zróbcie poprzeczkę tutaj. Dobra. A zapłać! Ale wiecie co? Słuchaj, ja proponuję poprzeczkę zrobić tak jak jedziemy. A że wszyscy na taką szerokość, bo ja widzę, że... Słuchaj, tutaj ta poprzeczka jest akurat tutaj, jest wąsko, ja ale tam widziałem bardzo dużo było omijanych. Dobra, to ja już sobie półko obrócę, obracamy pługi, chłopaki. No to jest tylko taka moja propozycja, nie? Mówisz, dawaj, żebym ci nie przystawił tutaj. O, i tak się przestawił. Dobra, ja pojadę za Krzychem. Jedźcie, ja pojadę za Krzychem. Ogień z rury, przód do góry. Tak. Jedźcie. Mijak. To będziesz mi pierwsza skiba, nie chcę kryć. Ja za dawaj, dawaj, jedź. Ja za Krzychem. Dobra. Jedź, Krzychu. Jadę. Jakie jeszcze macie takie... Czekajcie, bo ja muszę obrócić spół. No tak, trzeba. Jakie macie jeszcze takie tradycje właśnie, jak typu karp, choinka? To jest gwiazdka. Ja mam taką tradycję, że w, jak mamy łóżka, to w jednym łóżku jest grosz. O, tak. Właśnie, ja właśnie, zawsze się pod talerzyk, jak jest sianko, to albo zawsze, pod talerzyk, albo to, ja mam kto pod talerzyk, więcej pieniędzy ma zawsze potem. Panowie, czemu mi to nie działa? Mam, kurde, co jest grane? Czemu mi się nie chce obrócić? X najpierw, a potem dopiero. O, teraz. To jest. Także pieniądze pod talerzykiem i potem zawody, kto ma najwięcej? Mati, dobrze ja go mam? Nie, w drugą stronę, w drugą. No właśnie, tutaj coś... Naprzeciwko bruzdy zawsze było. No. Dobra. No, teraz. Zapuściłem się, tak powiem, w temat i straciłem kontrolę panowania nad polem. Ale dobra. Ja wracając do tematu. Mamy obcykany temat karpi, mamy obcykany temat choinki. Moi drodzy, czy chociaż w jedną gwiazdkę dostaliście jako gifcik ten wasz ulubiony, wymarzony prezent? Czy chociaż jedna gwiazdka przyniosła wam to, co sobie wymarzyliście? No tak, ja mam zawsze tak, że jak mi się coś podoba, no to wiadomo, mówię, jak byłem mały, nie, no to mama, kubi to, no a potem to było, no. Czyli ja zawsze był u ciebie taki koncert życzeń, tak? No tak, ale ja nie mam jakichś tam, wiadomo, wymagań, że pieniężne, że tam po... bo wiem, że niektórzy są tacy, żeby wydawali całe swoje pieniądze, żeby komuś sprawić prezent, nie obliżając nikomu, no ale wiadomo, że są tacy ludzie, czasami lepiej dać coś mniejszego, tańszego, coś, co będzie się przydawało do życia, a nie żeby było na pokaz, nie? Dlatego też mama mi zawsze kupuje coś, co wie, że mi się przyda, że będę z tego korzystał i no po prostu... będzie użytkowane, a nie będzie w szafie leżało, będzie się kurzyło, a potem się gdzieś to wyrzuci, nie?
Czyli ja po też prostu uważam... rozsądek bierze górę, tak? No, no bo myślę, że nie ma sensu w takich czasach, gdzie teraz jest trudno z pracą i z pieniędzmi i tak dalej, żeby kupować dziecku powiedzmy, nie wiem, prezenty, które są po 1000 zł, a można by było coś kupić, nie, za 200-300 zł powiedzmy, to myślę i tak, że jest dużo, no ale wiadomo, każdy ma jakieś tam inne zarobki i tak dalej. No ale coś, co mu się przyda, nie? A nie tak, żeby miał na pokaz, że jak koledzy do niego przyjdą, to mówię, o, ma, patrzcie, jaką ma zabawkę, a tak naprawdę dopiero jeszcze jest folii, bo się nad nią nie pobawił, nie? Wiedziałem, że coś jest nie tak. Takie moje rozwiązanie. No, ja też uważam, że taką uniwersalną w sumie formą prezentu są pieniądze. No, o właśnie, to też było. Nie mówię jak w kosmicznych sumach, ale po prostu taki... taka co łaska, nie? No. Bo lepiej jest mieć pieniądze, raczej lepiej. Jeżeli ktoś nie wie co ci kupi, to lepiej, no żeby właśnie, dostał to pieniądze i ty sobie coś kupisz, co będziesz potrzebował, albo do czegoś sobie to dołożysz, niż ktoś ci kupi coś, co ci się w ogóle nigdy w życiu dokładnie, nie przyda. Dokładnie, dokładnie. No to my taką samą technikę mamy, po prostu ani kupujemy prezenta, ja z moją żoną po święta, znaczy dajemy sobie pod choinkę takie pierdołki, to znaczy wiesz, ja tam żonie jakiś tam perfumik, moja żona mi tam jakieś... taki symbol po prostu. Karpetki, no taki symbol, nie, na przykład skarpetki nie, ale lacie. Jakieś tam słodycze, bo ja jestem, że tak powiem, nie, lacie też nie. Już masz od nas jedne także. No, dokładnie, to jak już żona zobaczyła, że mam złote, to powiedziała, że nic tego nie przebije, niestety. No. Jedynie tylko platynowe albo ze stali chirurgicznej. Mati, jak tam dojedziecie do końca, to zróbcie też poprzeczkę, my właśnie zrobiliśmy z Krzychem tutaj. No. Czyli co, mamy jechać tędy, tak? No, jedziecie tam po prostu za nami, czyli jak dojedziecie do końca w prawo, i zrobić poprzeczkę i później tutaj akurat jeszcze będzie na kilka objazdów. I lecimy na tamtą stronę i tak z moich obliczeń wynika tutaj, jak dobrze obliczyłem, że polecimy na pole numer 35, to jest tutaj i tu są były buraki niestety uschnięte, więc zaoramy sobie to. Ale ja teraz w końcu zajarzyłem, o co chodzi w tym oraniu. Popatrzcie, po tylu kampaniach w Farmingu 13 i po 55 odcinkach w 15 w końcu zajarzyłem, o co chodzi z tym pługiem. On po prostu musi być na tą stronę. W pole. Zawsze musi być w pole, no tak. Od miedzy czy czegokolwiek. Naprzeciwko bruzdy, jak bierzesz na... No, na lewe koło w tym przypadku, jak teraz jedziemy, no to na przeciwną stronę. No, nie, powiem wam, że jeśli chodzi o ten... W którą stronę ma być pług, to tak jakbym był, nie wiem, sprawiał wrażenie, że jestem odporny na wiedzę pod tym względem. Nie wiem, po prostu zawsze mam do tego dylemat, czy kurde to było w tą stronę, znaczy w tą, pomimo tego, że mam to zapisane, to zdarza się, że czasami gdzieś to źle pokojarzę. Zdarza się. Ja czasami też kiedyś popełniłem błąd, co mnie potem widzowie wyzwali. Zacząłem owijać belki, ale nie, to jest sianokosów, tylko to jest ze żniw. Jeżeli widzowie krzyczą na ciebie za to, że popełniasz błędy, to zawsze im odpisuj. Tylko ten, kto nigdy nie robi, nie popełnia błędów. To nic nie robi, dokładnie. Tylko ten, co nic nie robi, nie popełnia błędów. A co ja powiedziałem? Że nikt nie robi. A, Jezus, widzisz. No ale to jest normalne, że po prostu że gadasz i się plątasz. Język polski być trudny. Nie. Polakowski. To bardzo piękna języka być. Tak jest. Być. Ja tam jestem dumny, że jestem Polakiem. Nawet plakat taki robiłem na historię. Ja też nie narzekam. Ja wiem, chłopaki, patrzcie jak tam to szybko idzie. Znaczy nie wiem czy tak szybko, bo godzinę. Właśnie, jak z czasem? Godzinka już u mnie pokazuje tutaj, 58 minut. 58, no. Action. Zaraz sprawdzimy. Ja mam 58.29, tak. Ja mam 58.17. Ja mam 58.25, ale czy to jest ważne? Nie. Standard chyba lecimy tak półtora godziny, nie? 90 minut. No chyba, że... Tak chyba, że Paco nie będzie chciał siku, no to zaoramy dzisiaj wszystkie pola. Mogę wiedzieć, jak tu ktoś jechał, że środek pola, znaczy jest zrobione tak, że od miedzy, jak już się kończy pole, jest zaorane. No, potem tak jest pasek, ktoś robił jest... wcześniej. Znowu jest niezaorane. No bo tak krzywo żeśmy zaczęli trochę i teraz wychodzą bo... No. Znaczy to wiem, ale jest... ktoś dziwnie jechał.
Weźmiemy obracanym pługiem, lecimy jak zagonowy. No. No bo za dużo jest spiedzie, dlatego. Trzeba tutaj było wziąć mokrzyny, ja taki fajny pług mam, 9-skibowy. Wiesz co, jedyna osoba, która tu może ewentualnie coś zlamić, to jestem ja. Także wiesz, ewentualnie gdybym ja to nawet nie zlamił, to śmiało wal na mnie, ja jestem do tego przyzwyczajony. Dobra, dobrze. No, no, ja już jestem naprawdę do tego przyzwyczajony. Czyli dostałem oficjalne zezwolenie, że jak coś, to zwalać mogę, tak? Jasne. Jak coś, to jest wujek Bochum, tak? Jasne, możesz śmiało walać, ja mam licencję. A na swoich odcinkach też może mówić, że jak nam coś nie wyjdzie, to wujek Bochum? Tak, ja mam licencję, wy nie macie licencji na to, tylko ja jedyny youtuber mam na to licencję, niestety no. Na licencję trzeba sobie zapracować. A ja jakby ktoś się pytał, York rozdaje licencję. Dobrze wiedzieć. On mówi, Anglia ma Jamesa Bonda, który ma licencję na zabijanie, a Polska ma wujka Bokuna, który ma licencję na lamienie. No wiecie no. O kurde, wyjedziecie w tą stronę, to ja już jadę tak, żeby... Ja z tamtej wujek też mogłeś jechać. No. Co? Mogłeś z tamtej też jechać. Dobra, no chcę już za wami po prostu i tyle. Chociaż te omijaki tutaj mogę zgarnąć. Tak jak wrócę jeszcze, ostatnio sobie czytałem komentarze i w ogóle tak oglądałem odcinek ze Żniw, który nagrywaliśmy pod koniec wakacji. I powiem ci, że jak czytałem komentarze, to jak tam ludzie piszą, że fajna ekipa, że nie było takiego chaosu, że no, że chcą więcej po prostu tych odcinków, no to... Wiesz co mnie bardzo cieszy? Bardzo mnie cieszy to, że nasza widownia robi się coraz to bardziej dojrzała. Pomimo tego, że mamy jako widzów bardzo dużo dzieci, no bo to nie da się ukryć, mamy bardzo dużo dzieci. No wiadomo, nie dasz rady robić materiałów takich, żeby tylko zainteresowały... Żeby każdego dorosły, po prostu zainteresować, prawda? No. Tak, także pomimo tego, że mamy też dużo dzieci, to nawet 10-8-letnich, to te dzieciaki nauczyły się takiego dystansu do nas, prawda? Dokładnie. Dyscypliny. Czego? Dyscypliny też po części. Ale w jakim sensie? No nie wiem, że nie piszą jakichś głupich komentarzy. Takich rzeczy. Głupie komentarze to i tak się zdarzają, ale po prostu... Ale mi się zdarza, chodzi o to, że biorą to na poważnie, że my jesteśmy normalnymi ludźmi i normalne błędy możemy popełnić. Nie każdy jest idealny. Dokładnie, to znaczy ja mam zbyt dużo. Dziedzinie też oczywiście. Ja mam zbyt dużo ludzi, którzy za bardzo poważnie podchodzą do moich gameplayów z GTA i z Dying Light. To znaczy są ludzie, którzy oczekują tego, że wbiją na mój kanał i będą moje gameplaye oglądać niczym film sensacyjny. Może wujek chodzi o to, że. To nie do końca tak działa, ponieważ gra nigdy nie będzie oglądana tak jak film sensacyjny, to tak nie działa. To się tak nie da, panie Wawranek. Sorry, bra, blacha. Wujek, może chodzi o to, że oni podchodzą do tego tak jak ty do Eurotracka. Ty grasz w Eurotracka z pasją, bo widać po twoich filmach, po tym co mówisz na filmie, jest to pasja mega, której po prostu można zazdrościć. I ludzie też podchodzą do innych tytułów gier po prostu, że dla nich jest to pasją i widząc jak ktoś, powiedzmy, kaleczy w grę, to ich to boli. Starzak, ale ja sobie nie wyobrażam tego, żeby grać inaczej. Poza tym, jeśli chodzi dokładnie, o Dying Lighta... Trzeba z pasją podchodzić. Znaczy, powiem wam tak. Trudno tutaj powiedzieć, że z pasją podchodzę do Dying Lighta, ponieważ jak powiedziałem wcześniej i muszę to powtórzyć i przypomnieć co niektórym, że ja nigdy nie lubiłem gier o zombie. Natomiast Dying Light okazał się zupełnie inną grą, ale nie jest to gra, do której ja podszedłem z pasją, tylko podszedłem do tej gry pod tytułem będę się tam świetnie bawił. Ona mnie zainteresowała do takiego stopnia, że dokładnie. Będę się po prostu w niej dobrze bawił i tak to należy przyjmować, prawda? Natomiast jeśli chodzi o taką najpoważniejszą serię na tym kanale, to jest chyba OMSI 2, tak mi się wydaje. To już jest super mega poważne. Chodzi o to, że podchodzimy do gry właśnie w formie rozrywki, że gramy, a nie działamy pod przymusem. Bo to jest najważniejsze, żeby się dobrze bawić, nieważne. W jakiej grze, w jakiej sytuacji, w ogóle w jakim czasie, w jakim miejscu. Ale dobra zabawa jest podstawą. Panowie, każdy z was tutaj ma kanał swój. Krzysiu, masz swój kanał? No, mam. Może poinformujesz swoich widzów, naszych wspólnych, co u ciebie można zobaczyć podczas tych świąt? Bo wiecie, no nie każdy trawi już Kevina samego w domu, bo to już, wiecie, oklepane robi. Także Krzysiu, co można na twoim kanale zobaczyć w czasie świąt? Chłopaki na 30 minut. Nie, wróć jeszcze raz.
W czwartek o godzinie 7 rano, czyli dzień Wigilii, będzie specjalny odcinek, gdzie razem z ekipą BHZ, raczej no nie całą, ale tam z jedną trzecią powiedzmy, po prostu zrobiliśmy taki specjalny świąteczny odcinek, no i myślę, że bardzo fajnie to wyszło, dużo zabawy było jak zwykle, no i że po prostu będzie się wam podobał. No i co, w pierwszy dzień świąt, no to już myślę, że chyba ten odcinek będzie z tego, co tam żeśmy się dogadywali. A w drugi dzień będzie specjal, bo wbiłem właśnie, raczej właśnie, no pod koniec tamtego tygodnia 1000 subskrypcji na moim kanale. Także gratuluję! Brawo! Dziękuję, dziękuję. Także w sobotę będzie specjal, pierwsza część i tam będą po prostu rozgrywki z farminga z moimi tam, z częścią z widzami? No z widzami, ale z ich szczęścią, o tak. No i po prostu tak będą w święta się odcinki ujawniać, no a w niedzielę to już według harmonogramu tam Farming Simulator 15 razem z Lufkiem tam mamy sezon poskładany. Mati, ty też masz kanał? Tak, również mam kanał. Co święta można zobaczyć na twoim kanale? Na moim kanale? No to przede wszystkim taką główną serią, która się podoba moim widzom, no to jest Mini Farm. W tej serii wcielamy się, no tam gram jeszcze z chłopakami z mojego teamu i tam w tej serii wcielamy się w tak jakby prawdziwych rolników, staramy się grać tak na maksa realnie. No i oczywiście zachowujemy realia tam, że wiadomo, że z filmu na film nie można mieć lepszego sprzętu, trzeba troszeczkę sobie poczekać, zapracować na niego. Bardzo słusznie. No i w sumie to się tak bardzo ludziom podoba, ponieważ tak dodatkowo oprócz tej gry, tak oprócz tego orania, siewu i tak tych standardowych rolniczych działań, wkręcam też do tego tak dodatkową fabułę, na przykład jak jedziemy kupić ciągnik, to przenosimy się na inną mapę i tak próbujemy zasymulować, że jedziemy z lawetą po ten ciągnik, kupujemy go i potem wracamy z tym powrotem. Także... No i ludziom się to nawet bardzo podoba, także... Teraz a propos tego właśnie minifarma, szykuję też jakiś świąteczny specjal. Nie wiem, czy mi się to uda, bo tam... Czujemy się zaproszeni? No to jeszcze się okaże, bo nie wiem, czy się uda, bo czy mi tam ludzie podpisują, bo tam szykuję troszeczkę ten... tak by... ingerencję w mody, tam troszeczkę przebuduję mapę i mody i zobaczymy, czy się uda. To czas przyspieszył? Właśnie nie wiem. Admin blach. Nie, ja nie. No ja nie mogłem. Już to zmniejsza? Admin blacha. Blacha. Nie, ja tylko zmniejszyłem, serio. A ładny klimacik teraz się zrobił, nie? No tak zaczyna się, że tak powiem, zmierzch zbliżać. Taka zmierzch. A dobra, teraz kto następny? Wujek Bohun, wujku Bohunie, co można u ciebie zobaczyć przez święta na kanale? No właśnie. Oho, u mnie lista bardzo długa jest, oczywiście wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na mój kanał. Również, moi drodzy, od 23 ja jadę, to znaczy się, 23 wjazd na farmę do dwóch kolejnych przesympatycznych, blaha, co leszcie mi bardzo? Kierownica teraz! Do dwóch bardzo sympatycznych gospodarzy, natomiast jeśli chodzi o dzień wigilijny, wydanie gwiazdkowe OMSI 2, oj będzie się tam dużo działo, mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla was bardzo atrakcyjny. Natomiast jeśli chodzi o święta Bożego Narodzenia, ten farming, w którego my teraz pomagamy, on będzie w święta Bożego Narodzenia o godzinie 12, moi drodzy, a w drugi dzień świąt będzie Euro Truck Simulator 2 z Adrianem z Wolnego Kanału. Również tam będziemy rozmawiać na tematy bardzo ciekawe i przede wszystkim bardzo, bardzo dojrzałe. W takim razie to by było wszystko na temat moich propozycji. Blacha i Strażak również mają kanał. Co u nich możecie zobaczyć na święta? Już mówią. Mogę. Mów. Okej. Okay. Ja nie obiecuję, tak, że się pod tym podpiszę. Ale w większości tak, więc zaczynamy. Jutro idziemy nagrać dla was vloga, będzie to 22 grudnia świątecznego, w którym wam opiszemy co i jak będzie na naszym kanale się ukazywało, jakie serie, no ale tutaj również możemy w takim skrócie powiedzieć co będzie. Więc myślę, że na pewno będzie odcinek codziennie albo i po dwa odcinki.
z typowej polskiej wsi oraz Bolesiowo na multiplayer. I reszta opowiem o strażak. No to taką główną serią na naszym kanale, która ma najbardziej chyba tak... No najwięcej wyświetleń po prostu zdobywa, jest seria Po sąsiedzku, w której bawimy się dosłownie, bawimy, bo zaczynając serię, zaczynając sezon, nie myśleliśmy, że tak ludziom przypadnie do gustu. No i nie ukrywajmy, był troszkę taki nierealny, ponieważ na mapy były bardzo małe, dostosowane do Ursusów dosłownie. Ja osobiście jeździłem tam ciągnikiem mającym 500-550 koni, używającym sprzętu nowoczesnego, gdzie tam kilku osobom się to nie podobało, ale większości no, śmiała się z tego po prostu, że zrobiliśmy coś innego. No i zrezygnowaliśmy z tego sezonu i to był nasz błąd, bo no, chcieliśmy zrobić coś jeszcze lepszego, co nam nie wyszło. To była zła interpretacja, bo oni się śmiali dlatego, bo się dobrze bawili, a ty myślałeś, że się śmiali z was. No coś takiego, coś ten deseń właśnie. No i stwierdziliśmy, że wrócimy z powrotem do tego sezonu. No i jak widzimy, sezon się od nowa zaczyna. Znowu jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że się przyjmuje. Ma bardzo dużo ilość wyświetleń, bardzo dużo ocen pozytywnych, bardzo dużo opinii. Jak prosimy widzów, żeby nam w czymś pomogli, pomagają. No, mi się to bardzo podoba. A teraz przez okres świąt po prostu, no, odcinków jest troszeczkę mniej, ponieważ no, nie mamy też czasu, żeby nagrywać. Ale my swojego harmonogramu filmów nie zmieniamy, którego w ogóle nie mamy nawet, no bo u nas nie ma rozpiski, kiedy, w jaki dzień będzie gra, po prostu jak jest, to jest, jak nie ma, to nie ma. Proste. Po prostu. Tak. Czyli gracie mniej więcej na takiej samej zasadzie jak ja. To znaczy, ja mam harmonogram, ale tygodniowy. I Eli się z niego wywiąże, Eli nie. Dobra. Lecimy, panowie, teraz na pole number... Chwileczkę, gdzie ty chcesz lecieć? Skończone, człowieku. Znaczy, no my z Matki możemy już jechać w sumie. Słuchajcie, spójrzcie na te pole, przecież tutaj jest milion omijaków. Mati, wracaj się po prawej. No, chciałbym, ale mnie puścisz. To znaczy, wiecie co? Podzielmy się zadaniami. Ja tutaj mogę z kimś zostać i zniwelować się omijami. Ja tutaj dalej kończę. To Mati, chodź, lecimy na pole kolejne, czyli na 33. Mogę tutaj nawet sam polifidować te omijaki. Czy my tu zblokujemy? Ale premii nie będzie, wujek. Kończymy. Premii nie będzie. Nie, no kurde, ja liczyłem tutaj na jakąś premię. Mimo, że święta niestety. Słuchaj, dorzucisz worek kartofli i będzie, nie? Trochę śniegu ci przywiozę. W ogóle patrzę, że chyba zrobimy pole numer 33 i nas tych skończymy. Zara, idę do sądowego. Do właściciela po latrach będziemy jeździć. Wąteczny odcinek. O, taki ładny staw tutaj jest. No co ty nie powiesz? Jaś, to wiesz, jakby ładnie wyglądał, ja byś tam wjechał. Dobra, wspaniaku, sam sobie wjeżdżaj. Widzieliście moją zemstę na Cytrusie i Świadku? Nie, żebym się chwalił, nie? Ale kurde, to jest mój sukces. Nie. Popowiadaj. Nie. Nie widzieliście tego odcinka? Nie. Jaki? No bo najpierw nagrywaliśmy odcinek... Blacha, już mogę? Tak. Najpierw oglądaliśmy odcinek... robiliśmy odcinek u mnie, nie? No i tak, no i kurde, chłopaki, wiecie, jaki jest, zwłaszcza ten, Cytrus, nie? Bo Światek jest spokojny, ale Cytrus to jest taki łobuz, nie? No i tam zaczął mi rejbrować, nie? Nie tak, jak się umawialiśmy. No to dobra, ja mówię, ale potem mieliśmy grać u nich, nie? Ja mówię, o, wy łobuzy, ja się teraz zemszczę za te wszystkie odcinki, co graliśmy razem i oni u mnie napsocili, nie? Ja mówię tak, to teraz... Co to, mgła zapadła taka? Taka gęsta? Blacha, fajnie, ty masz fajnie dobrze ten... Mam dobrze. I ja mówię, to ja się zemszczę, nie? Ja mówię, to ja się zemszczę, nie? No i tak, w pierwszym odcinku potopiłem kilka maszyn. W drugim odcinku powycinałem im wszystkie drzewa. No to wszystkie. Coś widziałem, tak. Coś tego widziałem u nich. No. A, bo mnie wyprowadzili z nerw. A zazwyczaj takie rzeczy nie robię. Ale tym dwóm się należało. Ja, bo Kuby tak chyba w ogóle, nie? Słuchajcie, nie, no, nie, no, musieli panowie po prostu przyjąć lekcję pokory na klatę, no, przykro mi bardzo. Ale klimat się zrobił taki. Taki psiejsko-czarodziejski. No, no. Aż się chłód czuję. Sobie ogrzewanie sobie w Holandzie włączył, ciągnie po nerkach. Wiecie co, ale tak teraz odnosząc się do pogody, no bo skoro zaczęliśmy o tym mówić, to ja pamiętam czasy,
zimy, kiedy po prostu człowiekowi marzło dosłownie wszystko. Od palców w butach, poprzez jądra, do kóz w nosie, nie? A teraz? Gdzie to wszystko jest? Teraz zima ostra, to jest minus 7. Nie, ja chcę, żeby mi zamarzały kozy w nosie. Nie da się tak już dzisiaj. No to już, klimat. Także wiesz, tęsknię za tymi czasami. Jak się chodziło po śniegu, a ten ci aż pod butem po prostu robił chrup, chrup, chrup. No, a teraz idziesz i tlap to w kałuże, nie? Wiesz co, teraz to jesteś w stanie jednymi tymi trampkami szmacianymi przechodzić wszystkie cztery pory roku. Dokładnie, cały sezon. No. A no wiecie, no to po prostu taki klimat się... Klimat się robi troszeczkę, można powiedzieć... Ja się go troszeczkę obawiam, niestety. Ja się go troszeczkę obawiam. No niestety, trochę tak. Rok na rok jest coraz gorzej. Niby mówią, że jak lato, taka zima. Tylko jak to rozumieć? Czyli lato było gorące, to zima będzie ciepłe? Czy lato było gorące, to zima będzie zimna? Nie, to lato będzie deszczowe. Znaczy jak? Ale nie za bardzo. Gorące, to lato będzie deszczowe? No, lato będzie deszczowe. Ale dlaczego deszczowe? Bo... Przypomnijcie... Blacha! Weź się uspokój, no. Twoja kierownica mnie doprowadzi tutaj do szkoły. Taka sama wujek jak twoja. Nie. Masz co ty masz? Co ty masz? Jaki ty masz model? G27. To co ty podlady z nim zrobił? Grałeś w hokeja, że tak głośno ci chodzi? Nie, ale może być tak, że mam inne ustawienia w profilerze, wiesz? Ja ci nie polecam ustawić 5%. Tak, chwilę, coś? Nie, blacha, słuchaj, nie wciśnij mi tu głupot. To jest kierownica, która pracuje bardzo cicho, a mam wrażenie, że ty nie masz G27, tylko masz albo Driving Force'a, albo G25. Jutro wujku nagrywam vloga. Znaczy, ja przypuszczam, że on ma po prostu całkiem wyłączone te aby silniczki w niej i mikrofon też dość blisko i dlatego tak się dzieje. No mam dość blisko mikrofon. A ty masz też statyw do biurka przykręcony, nie? No nie. To tak, do biurka mam. No to aha, gdzie po biurku? Po biurku, nie? Aha, no to muszę przemeblowanie zrobić. Słuchaj, to jak masz statyw do biurka, to czemu sobie nie zastosujesz tej siatki takiej membranowej? Pod filtr? Ale to jak koszyczek do biurka, to bardziej, przecież wibracje idą po biurku, nie? I potem przez... No to też się mówi koszyczek po prostu. No. A, koszyczek, no to ja mam... Też będę musiał kupić, a ja mam w swoim statywie takie sprężyny. Też dają radę. Kurde, w tych statywach też mam sprężyny, ale one są bardziej do tego, żeby się ten to ramię trzymało. Ja jak zdjąłem, bo chciałem zdjąć, to już potem nie mogłem założyć, musiałem kurde poprosić kolegów po pomoc. Ciężko naciągnąć je? No tak mocno trzymałem te sprężyny na tym statywie, bo to jest mocny statyw, bo on 15 kg wytrzymuje, to jak na mikrofon to i tak jest dość dużo. Bo on by tutaj, on jest taki, że można do niego załączyć taką rozłączkę na 4 mikrofony jeszcze, no to... Ja kupowałem już na zapas. A za porządnie. Jeszcze, że my tutaj z Matim skończymy to pole chyba. Bo tam coś się obijałem na tym polu, no wszyscy kurde na trzy ciągniki. No mówisz i poszli tam jeden pod lasem budeczkę. Stoi, drugi przez środek jedzie, tutaj ktoś poprzeczkę robi. Kto kurde, może to niech tutaj przyjeżdża. No do mnie też telefon dzwoni. Nie wiem, kto sprawa to. Jest no bo strażak, skomplikowana. Strażak na rozrabiał, uciekł, nie chciał się przyznać do swojej błędów. Ja robię podrywkę. Pomijam, jak mogę się zdarzyć na ścieżkę. No co, nie robiłeś nigdy podrywki na zimę? No ale na zimę to jest za późno jak na zimę. Na zimę to orka na zimę, a nie podrywka. A daj jakąś bombę byś opakił ramy. 20 cm to dużo będzie, nie? Ile? 20 cm na zimę. Głęboka orka na 1,50 m, jedziemy. Widziałeś, widzieliście na Lesie, na YouTubie taka. Można znaleźć, jak robią jednym lemieszem orkę. Na ile no, metr 50, metr 90. Metr 50 głębokości w ziemię. Ciągiem to ciągnik, który ma 400-500 koni i nie daje rady z jednym lemieszem. A my tutaj lecimy raz, dwa, trzy, ale cztery, pięć, zależy 6. Od gleby, bo jakbyś miał piasek, to by poszedł jak kuna. A to wiadomo, że 50 by ściągnął. No. O 3 na 1,5 metra orkę. Co każdy byś zabił, byś dał radę. Tak. No ja bym dał radę. Kurkę terenową. Ja nie takie rzeczy ciągnąłem. Jak to zabrzmiało? Fajnie, Mati, fajnie się bawisz w domu. Mati, ty w tym Zakopanym, to ty, ja nie wiem co ty tam masz. Dawid był u niego, to co robił? Jeszcze nie był, całe szczęście. Nie, jak mówił, że był, a propos Dawida. Słuchajcie, ale nie, no, nie, jak ma być z tej grupy młodzieży, która ciągnie z gwinta, to lepiej jak ciągnie orkę.
No, no to ja mówię, że orkę, nie? Na dwa skiby, 30, prawe koło, jedziemy. A to tak jak ja, widzisz? I prawe, kontra prawe, w lewo, bo ściąga, nie? A masz ty jeszcze jakąś robótkę? Ale że ja, że coś? Czy... No, gospodarze. Gospodarze. No, gospodarze, czy mają jakąś robótkę? No na 33. Wujka, właśnie na puli jeszcze jest. No, zaraz siać będzie. 33 pole robimy. Nie, nie, już chyba nie zdążymy w tym naszym świątecznym... Tak powiem, chyba no, ostatnim to... w tym roku odcinku, wiesz, z farminga. Możemy zacząć, nie? O, w dziewo! Wiecie, no... To co, jak lecimy teraz na farmę... Tylko wiecie co, może być teraz problem przy kupowaniu maszyn. A co, bo jednak trzeba kupić... ile? 6? 5? Aha, pieniążki. Znaczy nie, pieniądze są, ale... Żeby nie było problemu, że je zaraz powywala kogoś. Z gry po prostu. Czemu ma powywalać niby? Da, nie, nie. To na farmę, co, tak? No co, na farmę? No to okej, na farmę lecimy. Siewniki, jakie uprawy osiewne bierzemy? Nie, muszą być uprawy osiewne, bo inni... No, chyba żeby coś, żeby dwóch leciało z kultywatorem, a reszta... Nie, to uprawowo. To największe. Panowie, czekajcie, bo ja teraz jestem z was, że tak powiem, mądry inaczej. Co w końcu robimy, bo... Na chwilę... Nie wiem, no bo to nie ma sensu, żebyśmy... Pole 3, ja tu przyjechałem pod pole 3 i co? I teraz co dalej? Trzeba orać. Nie wiem, czy opłaca się brać siewniki, bo nim my się wszyscy tutaj napełnimy, pozawracamy, pewnie się 14 chciałem powiedzieć. Połowa nas zaklinuje. Więc nie wiem, no ja bym kontynuował orkę dalej. Uwolnić orkę, no to jedziemy orkę, nie? No, chyba, że dwóch na siewnik i dawaj. No, a co, a my się będziemy resztę patrzyć? No nie, no orkę na 33 robić, nie? I ujęcie robić te. No orkę na 33 będziemy robić, nie? No patrz, jaki się ham wepał, ty... Wnucza, nie wiem. Ty warszawiaku. Niedobry. Stary, ja do Warszawy mam 500 km. 500. Nie, no ja do 500, nikogo 600. Z Warszawy nic nie mam, ale... 460 chyba dokładnie. Zachował się chamsko. Nie byłem pierwszy po prostu. Bo ty jedziesz tym żółwim. Żółwia sobie włączyłeś i myślisz, że co, lepszy jesteś? Ja miałem zająca. Na tym pomacie miałem ustawione 70. Bez kimś na czołówkę jadę. Ale to był, jest też taki kawał, że żółwia posadzili tam do klatki, bo tam zrobił jakieś tam przestępstwo, nie? No i ktoś go tam pilnuje, no i ten żółw uciekł, nie? No i przychodzi tam szef tego, co go miał pilnować i mówi, ty, jak to się stało? On mu mówi, to był moment. Miałem tutaj zaczynać się, panu widzę, nie jedziecie prosto. Ja też nie. No żółw, to był moment, jak może żółw ci uciec, ty żółwciu. Strażak, nie odpuszczę i w końcu się złamie. Ślepy to głos dogonisz. Wujek tutaj nas namierza. Nie, no ja czekam na was, bo miałem jechać w pole, ale mówię, jak wy tutaj jedziecie, to po co mamy się... Znaczy, to no, jeszcze za nami jadą, wujek. Tamtą stroną, bo wstały lecimy. Na drugą stronę. No dobra, no to zaraz się tu jakoś dogramy, nie? Pojedziemy znowu w grupie, bo rozszczepiliśmy się dzisiaj jakoś dziwnie, tak? No, bo robota się musi robić. Robota się musi robić, oczywiście. Dawaj, wujek. Zaraz sobie grupowo pojedziemy. Akurat mi w oko wpadła ambona myśliwska. Ja widzę, że Mati lubi za mną jeździć. No, tam... Ten, dziki on straszy. Mati mnie cały czas śledzi. Ustępuje pierwszeństwa, starszy. Mati mnie po prostu cały czas śledzi. Mogę ja tam przed wujkiem. Czekaj, Mati, bo ja muszę sobie obrócić pługa. A to wejście hydrauliczne i pompa, nie? Nie, chłopaki, i się dzieje. Do tematu świąt jeszcze, znaczy święta, nie święta. Jakieś plany na Sylwestra? Bigiem. Sylwestra, o, może inaczej. Ja miałem inne pytanie. Znaczy nie o plany na Sylwestra, bo ja jeszcze nie jestem zdecydowany, gdzie Sylwestra pójdę, ponieważ mam kilka propozycji i sam jeszcze nie wiem, którą przyjmę. Natomiast mam inne pytanie. Słuchajcie. Oczywiście święta miną, będą postanowienia noworoczne, ale chciałem was zapytać o takie postanowienia związane ze zmianami na waszych kanałach. Czy planujecie coś zmienić, coś prowadzić nowego, z czym skończyć? To może my zaczniemy. Zaczniemy od dołu teraz. Tak, dobra, to niech ostatni będzie... będą pierwszymi. Ale to ja byłem jest. Ostatni na liście z tego, co widzę tutaj. No Pietra, strażak jest. Przemówienie mam. No nie wiem, postanowienie noworoczne, jeszcze nad tym z blochą nie myśleliśmy, szczerze mówiąc. Ale na pewno myślę, że będzie. Że będziemy się trzymać, no, opinii ludzi, po prostu, co oni bardziej chcą zobaczyć. I będziemy w stanie im to pokazać, jeśli oczywiście nam się to będzie podobać. Mhm. Systematyczności, bo to jest w sumie najważniejsze. I słabo u nas. No i słabo to jest u nas i to na pewno poprawimy.
No i no nie wiem, będziemy starać się zarazić ludzi swoją pasją do farminga po prostu. Nie tym, co robimy. Nie będziemy na pewno zmieniać swojego toku gry, czyli nie będziemy starać się grać bardzo realnie, bo nam to nie wychodzi kompletnie. Po prostu będziemy zarażać ludzi tym, tak jak my gramy, naszym po prostu, naszą rozmową, raz ciekawą, raz, że się nie da słuchać kompletnie, bo przy montażu później jak słucham, to myślę, co czym my gadaliśmy, przecież nawet mi się tego słuchać nie chce. Ale, no to w sumie tyle jest. Nie no, jeszcze, no to się na pewno zmieni jeszcze. Jak mówiliśmy o nowych seriach, wdrożymy nową serię w kanał. Tak, będzie związana z farmingiem, ale takim bardziej w realu. Może powiemy co, taki na święta prezencik. No, jak chcesz, to możesz mówić. Więc pewnie dużo osób z was oglądało na przykład Mafię Solec, Mokrzyn, coś w tym stylu. Nie żebyśmy chcieli od nich ściągać, ale postanowiliśmy, że... Nie znaczy, postanowiliśmy spróbować, czy przyjmie się u nas taka seria. Z racji tego, że mieszkamy na wiosce, jesteśmy wieśniakami, można tak powiedzieć. I no, co drugi dom to gospodarstwo jest. Więc ja sam mieszkam na gospodarstwie, u strażaka sąsiad ma i będziemy również nagrywać ujęcia z prawdziwego gospodarstwa. Tak, z różnych prac polowych. Ciekawe. Będzie to w filmie jakiegoś po prostu montażu z muzyką i z innymi bajerami. Też może być, że po prostu będziemy mieli możliwość sami po prostu jeździć ciągnikiem, wtedy tak. Mam GoPro na głowie. Czy na głowie. Tylko mam do was jedną prośbę. Mogę mieć do was jedną prośbę? Pewnie. Można mieć życzenia, tak? Bo powiedzieliście, że będziecie słuchać głosu narodu. Dobra, wujek, mów. Proszę was, jak będziecie nagrywać prawdziwą rolę, gdzieś tam z pól, nie dawajcie za podkład muzyczny muzyki techno albo disco polo. Ja was błagam. Proszę was i zaklinam na wszystkie świętości. Wujek, wszystkie pod filmy, warunkiem. Wszystkie filmy z tych cyklów to jest albo disco polo, albo takie mocne techno, że po prostu tego się słuchać nie da. I w związku z czym ja zazwyczaj takie filmy oglądam, znaczy ten, wyłączam zamiast je oglądać, bo... dajcie normalną muzykę! Pod warunkiem, no to obejrzysz, skomentujesz, ocenisz i będziesz tam rzucał oko na te nasze produkcje. Bo też trzeba patrzeć na prawa autorskie, bo to też nie zawsze puszcza, nie? No, była ostatnia afera z jednym youtuberem, który prawa autorskie moim musiał płacić, no ale... Adbunio! No, Adbasterzy właśnie, o Marku. Adbunio. Chociaż dla mnie to jest troszeczkę dziwne i mało wiarygodne. Ponieważ jak ktoś od ciebie żąda odszkodowania za prawa autorskie, to nie wygląda to właśnie w taki sposób, tylko zupełnie inaczej. To przede wszystkim nie takie pismo przychodzi. Troszeczkę to jest podejrzane. A taki najbardziej na czasie teraz temat, Rich Tour, no. Katowice, Royo i Samu, Gimper, Izak, Nitro. Byłeś, widziałeś, czy nie? Za chwileczkę do tego tematu wrócimy. Jeszcze raz skończyliśmy jednego, bo wyście powiedzieli, co będzie w nowym roku na waszych kanałach, a natomiast nie daliśmy szansy jeszcze tej Krzysiowi, Matiemu, no i nie daliście szansy wujkowi Bochunowi. To może to Krzysiu, od będzie. Góry pojedziemy, no. No, nie. Co, na moim kanale na pewno zaraz po świętach się, raczej zaraz po świętach, zaraz po nowym roku pewnie za bardzo się nic nie zmieni. Ale chciałbym wprowadzić kilka jakichś tam nowych zmian, chciałbym coś spróbować z taką relacją z widzami typu live'y, nie wiem, wiem pewnie, że niektórym się to nie będzie podobać, niektórym się będzie to podobać, ale chciałbym takie coś spróbować, bo jeszcze nie robiłem czegoś takiego, więc chciałbym w jakiś sposób w ten temat uderzyć. Chciałbym też zacząć jakąś nową serię, ponieważ tak już patrząc po kanałach, to bardzo dużo ludzi tego farminga, że tak powiem, męczy w cudzysłowie, bo wiadomo, każdy gra jak chce, każdy gra po swojemu, bawi się tą grą i tak dalej. No ale po prostu chciałbym też coś na swoim kanale nowego pokazać, no bo tak jak mówię, ja mam 3 serie na moim kanale z farminga, także wiem, że to się przyjmuje, podoba się to moim widzom, ale też chciałbym coś nowego wprowadzić. No i może jakiś nowy sprzęt będzie w pomocach jakby do nagrywania, także myślę, że to są takie moje zmiany. Tam chłopaki mówili o systematyczności, ja nie mam z tym problemu, także za każdym razem jest wtedy odcinek, kiedy powinien być i o tej godzinie, o której powinien być, także to się nie zmieni, bo jest wszystko ok. Według harmonogramu, harmonogram raczej na razie nie ulegnie zmian, tak jak to mówiłem.
No i chyba tyle z takich nowości. Co do tej systematyczności u nas jeszcze, no to chodzi między o to, że my nie nagrywamy na siłę. Bo jakbyśmy mieli na przykład 3 razy w tygodniu mieć farminga i wbijamy sobie na TeamSpeak'a i pada zazwyczaj takie pytanie, nagrywamy? Nie, bo mi się nie chce, bo coś tam, nie wiem, mam zły dzień czy coś. I nie nagrywamy po prostu, nie nagrywamy na siłę, bo widz to wyczuje po prostu, że rozgrywka jest na siłę nagrywana. Dlatego nie trzymamy się systematyczności. Ja zawsze wcześniej kilka dni nagrywam, żeby na spokojnie to zrenderować, tak jak na spokojnie sobie to wyrzucić. Ile razy w tygodniu masz farminga? Raz? Kto? Ty. No bo cię czepnę laciem. No raz chyba. Zawiodłeś mnie tym pytaniem. A nie dwa, bo jeszcze jest gwiazda farmy. No nie poświęcam sobie tak, ale masz chyba raz w każdą sobotę, tak? No, i gwiazda farmy. Zawsze w sobotę, raz w tygodniu. No i masz i fajnie? I nagrywam w przeróżnych dniach tygodnia, ponieważ gram wtedy, gdy mam czas. No właśnie, ale też nie nagrywasz jeden odcinek po drugim, żeby mieć na zapaść, tylko nie, masz, wiesz, nową energię, nie. Nowe dni. Nigdy nie nagrywam odcinka na za odcinkiem. Wyjątkiem było spotkanie z Cytrusami i Świadkiem dwa tygodnie temu, ponieważ po prostu chcieliśmy nagrać indywidualne odcinki w indywidualnym charakterze na oba kanały. To jest jedyny wyjątek. Ja tak to nigdy nie nagrywam po prostu. No bo też dużo kanałów działa na takiej zasadzie, że nagrywają sobie odcinki na przykład na cały tydzień w jednym dniu i moim zdaniem to jest takie, robiliśmy w pierwszym sezonie u nas z Farminga 15. Nie. No i niezbyt nam to wychodziło, bo ten trzeci odcinek na przykład jak nagrywaliśmy, to już był taka męczarnia, no bo siedzieć to znaczy, kilka godzin przed komputerem, tak, to... nie da się robić odcinków na zapas, bo po pierwsze, że nie ma tyle czasu, a dwa, że na przykład gra jest zmienna. Weźmy sobie takiego Eurotrucka. Nie zrobisz odcinka na zapas, bo na przykład może być jakaś aktualizacja, o której trzeba było dokładnie, dokładnie tak jak mówisz. I nie zrobisz odcinka na zapas 2-3 tygodnie do przodu, ze względu na to, że w ciągu 2-3 tygodni w tym ETS-ie może się dużo zmienić. Zazwyczaj tak jest. W farmingu da się zrobić odcinki na zapas, ale ja i tego tak nie robię, ze względu na to, że ja się tą grą delektuję. A nie robię jak taśma produkcyjna, która czaska dokładnie. Masowo samochody, czy też jakieś inne przedmioty. Nie ze mną takie numery. Albo grasz, albo lecisz w kulki. I to jest taka u mnie zasada, że ja to za każdym razem ze świeżą porcją emocji pozytywnych, z niesamowitym humorem podchodzę do tego tematu, cokolwiek by się nie działo. Czasami migule wychodzą, gdy się na coś denerwuję, że czegoś znowu nie zrobiłem tak, jakbym chciał, ale to już jest szczegół. Jak dobra, to fajnie czasami mądrego posłuchać. Potem przejdę do siebie. Chciałbym się teraz skupić na Matixie. No to co ja mogę powiedzieć? Na pewno chciałbym na nowy rok zwiększyć swoją aktywność, bo z tym jest cienko. Jakoś tak, no jakbym miał czas, no to oczywiście, ale tak ciężko jest mi się zorganizować. No ale na nowy rok powinienem sobie jakoś ustawić plany, zwiększyć aktywność. Zwłaszcza Farming Simulator, bo to też... momencik. Tak? Wjazd na pokój? Tak, miałem wjazd na pokój, dokładnie. Musiałem powiedzieć, o co chodzi. Bo ja mam taką naklejkę na drzwiach i... Tu się tworzy internet? Nie, tak mi bardziej cenzuralną. Stąd wypływa internet? Stąd wypływa internet. Może inaczej. No, no dobrze, Matik się. Dobra, nie przeszkadzamy ci. Kontynuuj, nie stresuj się, kontynuuj. Jakieś nowości planujesz wnieść na kanał w sensie nowych serii? No mój kanał jest tak głównie kojarzony z Farming Simulator i na pewno tak też chciałbym, żeby też tak pozostało, ale też no jakieś tam nowości, nie wiem, z Pan Tyres czy coś, myślę, że też tam. Tylko ja też gram ze stałą ekipą i to tak troszeczkę problematyczne jest, bo jak tam gramy wszyscy, no to pasowałoby, żeby wszyscy byli, a nie zawsze wszyscy dadzą radę i tak właśnie jest ciężko z tą organizacją i z grami, no ale myślę, że jakoś tam załatwię to i no. Rozumiem. Dokładnie tak jeszcze się odwołam do odcinka ze żniw, jak tam ludzie pisali, że obiecywali co miesiąc,
I nie wywiązują się z obietnicy. Chodzi o to, że nie daliśmy rady po prostu. Co miesiąc każdy miał coś do roboty po prostu. No nie mogliśmy się zgrać sami nawet z blachą na nagrywanie, co dopiero, ale... żeby tutaj 6-7 osób zebrać na jeden dzień. Myśmy tego nie obiecywali na 100%, tak miał być plan. No. Zakładaliśmy plan, tylko że głośno myśląc, a nie, że... Co miesiąc będziemy... Tak, to były nasze takie głośne myśli, tak, że dobrze by było coś takiego co miesiąc zrobić, natomiast nie obiecaliśmy tego na pewno i na pewno te plany były palcem na wodzie pisane, także... Plan był dobry, ale wykonanie słabe. Nie, proszę pana, to nie o to chodzi. Wiem o co chodzi, takie tam. Life is brutal. No. I ciężko jest 7 osób, kurde, zebrać. W jeden dzień, o jednej godzinie. Teraz się udało, nie wiem dosłownie jakim cudem, bo padła jedna data, jedna godzina i każdemu zaczęło pasować. To jest cud wigilijny. Tak, to jest cud właśnie wigilijny. Tutaj nasze New Hollandy i Casey zaczną mówić niedługo już z przemęczenia. No, o 12 w nocy. Na chwilę się złodziej włączy, czyli tutaj rezerwa. Choć ja mam jeszcze 500 litrów. Skupmy się teraz na kanale Wujka Bohuna, bo on jako jedyny został na końcu. Chociaż w środku tej całej listy, jakie zmiany, wujku, planujesz na przyszły rok, co zamierzasz i tak dalej, i tak dalej. Na dzień dzisiejszy, czyli 21 grudnia, godzina 18:57. Moi drodzy, mam pewne plany, ale one również są na razie póki co palcem na wodzie pisane, są to moje zamierzenia. Przede wszystkim mocno i zdecydowanie chciałbym powrócić z takim mocnym, jak to Rojo mówi, z takim mocnym jebnięciem chciałbym uderzyć w modelarstwo. I po prostu wzmocnić filar mojego kanału właśnie, jeśli chodzi o tą odnogę prezentacji. Już począłem pewne zakupy, pewne zamiary, pewne decyzje już gdzieś tam w mojej głowie się zrodziły, żeby to modelarstwo jednak powróciło i modelarstwo będzie, że tak powiem, wskrzeszone. Przede wszystkim będzie powrót do Neoplana oraz będą kolejne projekty. Natomiast chciałbym się bardziej skupić na grach typu Simulator aniżeli Sensation. To znaczy, to nie będzie tak, że ta grupka widzów, która wbiła na mój kanał po to, żeby pooglądać u mnie gry sensacyjne, że o nich nie będę pamiętał i że na nich nie będę się skupiał. Absolutnie tak nie będzie. Będzie zawsze jakaś gra sensacyjna na moim kanale, ale będzie to na zasadzie takiej, że tylko jedna. Skończę na przykład dany tytuł, biorę się za kolejny i nie będzie to wyglądało jak w chwili obecnej, że mam dwie aktywne serie gier sensacyjnych, tak jak mam w chwili obecnej Dying Light jeszcze, bo pomimo tego, że fabuła się skończyła, to jeszcze mam plan zrobić z Adamkiem te wszystkie poboczne misje. Ale już prawdopodobnie tego DLC, które wyjdzie w 2016 roku, prawdopodobnie już przerabiać nie będę. I nie będzie to wyglądało na takiej zasadzie, że mam dwie aktywne serie, jak teraz mam GTA i Dying Light, prawda? Tylko to będzie albo jedna konkretna, dopiero jak się ta skończy, dopiero następną sobie wezmę. Natomiast będzie u mnie kontynuacja farminga. Kolejno odliż pewnie w przyszłym roku wyjdzie 17 na PC-ta, więc pewnie się nią zainteresuję, ale... Tutaj ktoś wspomniał, że na wielu kanałach jestem farming i że każdy go męczy. Natomiast ja mam inne podejście do tego farminga i zdecydowanie nie zgodzę się z podejściem, że się męczy, ponieważ dla mnie każdy odcinek z farminga to nie tylko to, że robię orkę pola po raz enty, tylko to, że spotykam się z przesympatycznymi gośćmi, którzy dodają smaczek i indywidualność mojej serii, ponieważ goście, którzy są u mnie, nie spotkacie ich na każdej farmie. To są między innymi znani youtuberzy, ale nie tylko, to są widzowie, których mam tylko ja. I te persony warto poznać, ponieważ ja doceniam tak samo jak i znajomość, czyli youtubera, tak jak wy tutaj jesteście, ale i mojego widza. Ja go również doceniam. To właśnie dlatego, że go doceniam, odpowiadam na komentarze w sekcji komentarzy pod każdym filmem. Bynajmniej się staram, chociaż co niektóre są z opóźnieniem 2 miesiące, ale odpowiadam. I również odpowiadam na mail. Chociaż nie na każdy, ale w większości. I moi drodzy, sprawa wygląda tak, że ten farming będzie u mnie nadal, chociaż nie będzie on męczony. Lamię tutaj jak diabli, ale to jest właśnie cecha charakterystyczna tej serii. Natomiast jeśli chodzi o coś, co stanowi tak
taką ciekawostkę i zupełną odnogę do farminga, to będzie kontynuowana i rozwijana seria Wjazd na Farmę, gdzie będę nadal odwiedzał wasze farmy, rozwój tych farm i będę prezentował przeróżne mapy, bo pokazuję i odwiedzam nie tylko moich widzów, ale to też są moje znajomości, ale to też są mapy, których nigdy wcześniej nie miałem okazji przejrzeć. To też są nowe możliwości. Moja widownia może poobserwować mapy i zdecydować na podstawie serii Wjazd na Farmę, co wybrać dla siebie. To jest tak jakby przegląd samochodu w autokomisie. I to jest potencjał, który został przeze mnie dostrzeżony, doceniony i z tego nie zrezygnuję. I to jest taką główną charakterystyką mojego kanału, tego nie robi nikt do tej pory. Ja jestem pierwszy i tym się mogę pochwalić i na pewno z tego nie zrezygnuję. Będzie zmiana w serii głównej, czyli Euro Truck Simulator 2. Będzie on emitowany co drugi tydzień w momencie, gdy wyjdzie American Truck Simulator, to znaczy na przemian jedną niedzielę będzie ETS 2 z ATS-em, czyli jedna niedziela, co druga niedziela będzie ATS, a co druga niedziela będzie ETS. Tak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o Spin Tires, nie zamierzam do tej serii powrócić. Jeśli będą odcinki, to będzie to taka indywidualność. Randomowy taki. Takie randomowe spotkania i będą one raz na kwartał może, a może będą raz na miesiąc, a może w ogóle ich nie będzie. Tak czy inaczej nie zamierzam się tej grze poświęcać na dłuższy dystans. Ale na pewno powróci modelarstwo, ten filar będzie mocno wskrzeszony na moim kanale, będę kładł nacisk. Natomiast jest jeszcze jedna seria, którą obiecałem widowni, jest to Skyrim. Skyrim na modach. Ze Skyrimem jest ciężki orzech do zgryzienia, ponieważ jest to gra, która premierę miała w 2011 roku, ale jest to gra, która, o której po prostu nie da się zapomnieć. Tylko że zdaję sobie sprawę z tego, że gdy wprowadzę Skyrim na kanał, to się tym tytułem zagwożdżę totalnie, ponieważ jest to gra typu CRPG i zazwyczaj jest to niekończąca się historia. Nie wiadomo na czym zacząć, ale nie wiadomo na czym skończyć. I to jest właśnie taka zagwozdka z tym wszystkim. Jeśli chodzi o Dying Light, zostanie on doprowadzony do końca, czyli główną fabułę zakończyliśmy, ale tak jak wspomniałem, z Adamkiem będę chciał jeszcze zrobić misje poboczne. Jeśli chodzi o GTA V, dokończę tylko i wyłącznie główną serię, natomiast nie będę grał już, nie będę chciał grać więcej w GTA V online. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta i logiczna. Nie mam czasu na to, aby rozwinąć swoją postać w GTA Online. Żeby grać tutaj z ekipą i nie być im kulą u nogi, musiałbym poświęcić kilka godzin na to, żeby pograć sobie osobiście w GTA 5 Online i żeby po prostu dotrzymywać tempa moim kumplom. Tak jak ja gram z Hogatym, który jest, grałem z Hogatym, który jest naprawdę mistrzem w swojej dziedzinie, jak grałem z Ludzkiem, który również jest bardzo ogarniętym człowiekiem, ja nie chcę po prostu im ciążyć. W związku z czym będę skupiał się głównie na fabule, dokończę fabułę i GTA 5 po prostu dokończy żywota na moim kanale w taki właśnie sposób, że będę nagrywał tylko i wyłącznie fabułę GTA 5 online. Będę chciał już omijać szerokim łukiem, żeby nie stanowić dla kogoś kuli u nogi i żeby po prostu zakończyć serię i zwolnić miejsce dla kolejnej. A kolejną serią chciałbym, mam takie pobożne życzenie i w planach mam, aby było to, moi drodzy, każdy, kto jest stałym widzem mojego kanału, dobrze wie o tym, że ja uwielbiam Lara Croft. W maju bądź też kwietniu, już tak dobrze nie pamiętam, ma wyjść właśnie Tomb Raider na peceta i chciałbym go przerobić na moim kanale. I to tyle, jeśli chodzi o z takich planowań wstępnych na przyszły rok na mój kanał, natomiast temat ten poruszę jeszcze raz na moim kanale w vlogach specjalnych. Dobra, to teraz może taki kolejny temat, który już ruszyłem, ale miał być po tym, czyli Rich Tour Katowice. Jak wujek, byłeś, nie byłeś? Panowie, ja wam powiem jedną rzecz. To, co robi Rojo, to jest wspaniała rzecz. To jest człowiek, który naprawdę potrafi swoją integracją zjednoczyć ze sobą młodzież. Znaczy, nie to, żeby ona była podzielona. No co jest z tym, kurde? No rozwijaj się. Na X najpierw daj. Tak. Tylko widzicie, jak ja się zagadam, to potem tracę kontrolę nad grą.
To, co robi Royson, jest wspaniałe, tylko musicie pamiętać o jednej rzeczy. Tacy ludzie, którzy są głównymi bohaterami na Rich Tour, czyli Gimper, czyli Isamu Pompa, czyli Nitro, czyli Royson, to są ludzie, którzy nie mają stałych etatów, to są ludzie, którzy żyją YouTube'em. I ich stać czasowo na taką organizację. Oni mają czas na to, żeby wsiąść ten autobus i objeździć część Polski. Natomiast ja na to nie mam czasu, ponieważ ja muszę iść codziennie na daną godzinę do pracy i muszę utrzymać z etatu rodzinę. Natomiast ja świetnie rozumiem całą ekipę Rich Tour. Gdybym nie miał stałego etatu, pewnie też bym się na takie coś skusił. I to, co robią, jest wspaniałe. Ta integracja z widownią, ta integracja z młodzieżą, powiem wam, że to mi się bardzo podoba, to jest wspaniałe, aczkolwiek nie podoba mi się tam zachowanie jednej osoby, która należy do nawet mojej grupy partnerskiej. Nie będę mówił konkretnie, kto to jest, ale zachowuje się jak, no, skandalicznie troszeczkę i bardzo mi się ta postać nie podoba. I pewnie gdybym jeździł ja w listurze, to prawdopodobnie codziennie bym się z tą osobą kłócił. No, do tego co mogę powiedzieć na ten temat. Natomiast gdy był Rich Tour w Katowicach, niestety nie byłem, ponieważ, moi drodzy, w tym dniu pracowałem 12 godzin w przemyśle ciężkim w hucie. Także, bo pracuję na hucie, więc ja mam inne priorytety, prawda? Dla mnie jest ważniejsze, że nie powiem, ty szefie, daj mi wolne, bo ja muszę jechać na Rich Tour, nie? Tak. On mi powie, głupi czy jaki, nie? A kto tam będzie? I Samu. A to jadę z tobą. Za, jasne. Nie, niestety nie, to nie tak to działa. Moi drodzy, są ludzie, którzy mają życie zorganizowane w sposób taki i są ludzie, którzy mają zorganizowane życie w sposób siaki. No, ja jestem z tej grupy siaki. No, żeby nie było z siaki. A. I sprawa wygląda następująco. Bardzo chętnie chciałbym być, nie ma sprawy, ale życie jest jak nowelą. Tak, życie jest nowelą. Tak, no czy jaki to film był? Co miał tą czołówkę? Klan, no. Kawy mi brakło, kto się mi skiknie po kawę? Ja swoją też wypiłem, poproszę. Z odcinkiem jeszcze. Ja też poproszę. To tak jak z popcornem na filmie, nie? W kinie. Zjesz, zanim się film zacznie. Najpierw myślisz, że już się film zaczął, a jednak nie, to jeszcze reklamy, nie? No. Najgorsze. Idzę. Nie lubię, gdy mi brakuje zakąsek na filmie. Ja dobrze, że oglądam bardzo mało filmów, bo ja bym był gruby jak... Kurde, no dajcie mi kogoś... Polskiego ciała, zobaczy. Płynne ogniwo. I chyba biedny jeszcze, nie? Bo jakbyś tak jadł, to... Nie. Ja, gdy oglądam film, to muszę coś podgryzać. I jak czegoś nie podgryzam na filmie, to jestem zły. To mi się film nie podobał od razu. I jak ja bym oglądał filmy jak taki prawdziwy kinoman, to ja bym był szybko taki gruby, kurde, jak nie wiem, najgrubszy człowiek na świecie. To by było bardzo złe. Wujeka, takie znowu pytanie z innej beczki. Wrócił tak? Sentyment do Holzhausen, czy nie? Znaczy, ja z Holzhausenem miałem miłe wspomnienia do czasu, kiedy sypnął mi się save. Aha. Ale podglądam przeróżne kanały youtuberów i tytuł Farminga i widzę, że sypanie się save'a to jest zjawisko bardzo popularne. A mnie się jeszcze ani razu nie posypał. Nam też, no. Mimo, no że jest drugi serwer. Słuchaj, możesz sobie przyjąć takie założenie na przyszły rok, takie postanowienie, że sypnie ci się save. Dobra. Jak coś to zwalę na ciebie, mogę, bo mam pozwolenie od ciebie, także... Ja mam licencję, wiesz. Ja wszystko na legalu tutaj. No tempo prawej ma pierwszeństwo, nie? Reguła prawej ręki, jak nie masz żadnych znaków, nie? Chciałem, żeby dokończył, ale... Ja tam znaków widziałem... nie ma, bo wszystkie leżą! No ja tam jeden przełożę. Słyszałem inną regułę. Jak jest akcja osieczka, zwłaszcza przy akcji osieczka, to władzę ma kombajn. Moja akcja i trzeba się orientować, gdzie on jest, bo jak nie uciekniesz, to... No to jest czym się przysypia, a jak nie masz kabiny, no to masz fajny prysznic. Aczkolwiek Farming jest taką grą, po którą sięgnąłem z ciekawości, a teraz ja tą grę kocham. I mogę nawet męczyć się przy niej, mogę lamić, a i tak ją będę kochał. Nie wiem, ale po prostu powiem wam, że ten temat mnie wsysnął.
on mnie wsysnął i rozkochał po prostu się we mnie i tyle. No to jest nie do opisania. Ale zobacz, że wiekle się wiąże z tym, można powiedzieć, eventów. Był odcinek youtuberów, na który, no, był to drugi akurat na polskim YouTube taki odcinek, który zorganizowaliśmy ze Żniw. Teraz jest dupa, wydanie świąteczne, przy którym, no, ja na przykład w Eurotracku sobie nie wyobrażam tego wydania świątecznego, tylko jakbyśmy grali taką ekipą, no bo tam jednak ten multiplayer był taki... Słuchaj, w Eurotracku, to ja cię... Słuchaj, jutro nie, żebym coś miał, będę... nie? Nie, w Eurotracku akurat jutro będę z Adrianem nagrywał, czyli 22. Tak, żeby wszystko było na świeżaka, na święta. I zobaczysz, polecam ci, ten odcinek będzie w drugi dzień świąt. Zobaczysz, jak można zrobić odcinek świąteczny w Eurotracku. Zapraszam cię bardzo serdecznie na ten odcinek. W drugi dzień świąt będziesz go mógł zobaczyć na moim kanale. Dobrze, skomentuję nawet. Tym bardziej, że w Eurotracku jest modyfikacja multiplayerze na zimę. Tam jest śnieżek, tam są fajne bibeloty, ale też... które świecą, takie świąteczne oczywiście. No jedź, jedź Krzychu, jedź, 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 jedź. I naprawdę jest mega... mega, mega klimat. My też nie mieliśmy... kto ma... Strażok! Nie, 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 nie tego! No! Mieliśmy patent, żeby zrobić zimę tutaj, ale jednak troszkę za późno, no, wpadliśmy na ten pomysł. Ale dobra, no ale jak tutaj zimę, kiedy drzewa będą liściaste? Znaczy nie, to one są białe cuda. Wtedy, nie? Ja potrafię cuda. Mamy tutaj informatyka w sobie. Informatyk więc... właśnie. No ale co chcieliście tutaj zimą robić? Orkę zimową. Na tym polu? Co? Orkę zimową. No to zimą się robi orkę? Można robić, albo nawet można kukurydzę kosić. Właśnie, no jak śnieg jest na polach, na kukurydzę się powinno kosić. A, bo wtedy... No to wiecie, to ja mam pasję do tej gry, ale nie mam takiej wiedzy, także wiecie. No to się nauczysz czasem, wujek, bo to wynika jedno z drugiego. Jak musisz zrobić to, to musisz zrobić to i to tak się nauczysz szybko. Ja musisz więcej z nami grać, wujek, tutaj. To nic, może nie z takimi... to nic. Ja... Jest dużo przypadków ludzi z miasta, którzy... Nie wiem, no dociekają jak się proste. Co robi, nie? Pierwszy przykład z brzegu. Bo mnie coś bokiem nosi, kto mnie tam gwałci. Nasz kochany tutaj. Znaczy, ja wam powiem coś takiego, że mi widzowie mieszają w głowie, ponieważ często piszą mi, jak się robi w realu i jak się robi w grze. I mi się to wszystko pierniczy. To nie lepiej się jednego. Ja bym ci się radził posłać z reala, bo będzie ciekawszy odcinek, bo tam więcej wtedy można się pobawić w te, na przykład w walce i tak dalej, w takie tam... No dobrze, no ale jak robisz według reala, to jest taka syzyfowa robota, czyli robisz tak, robisz siak, narobisz się w tym polu, a i tak nie ma tego... Ale ciekawsze odcinki będą, ciekawsze odcinki, nie. Ciekawsze odcinki na pewno. Bo jak... No, ciekawostką w moich odcinkach są moi goście, to są naprawdę bardzo ciekawe osoby. No wiem, bo też tam oglądam, czasami słucham, niektórzy tam opowiadają o gospodarstwach swoich, czy coś tam kiedyś. No to, no wiadomo, nie? To też zawsze tam coś, no akurat ty masz taki bonus, a ja, że tak powiem za bardzo z kim, takiej serii z widzami nie za bardzo mogę ogarnąć, chociaż tam próbuję. Dlaczego nie? A powiedz mi, co ci stoi na drodze? Po pierwsze, głównym problemem są autorskie modyfikacje, których tam obiecałem nie udostępniać. Mhm. I tam tylko w zakresie moich ludzi to się tam toczy. No a tak, oj, sorry. Tak, zjeżdżamy na farmę, tak? No może, chyba że na pewno, no, nie wiem, ale kończymy już, czy...? Nie, zjeżdżamy. No, słuchajcie, jest za 8 do 2 godzin, także no. Takie mieliśmy założenia. Nie chcemy w święta zbyt długo przetrzymywać ludzi przed odbiornikami. To chodźcie tutaj, staniemy tak fajnie, jak teraz jesteśmy ułożeni. Pługi to znaczy, wiecie co? Możemy taką gwiazdę betlejomską ułożyć z tych pługów, wiecie jak? No, tak, no przodami, nie? To pentagram, no. Taki. Pentagram. No. Nie, Jak że tobie się gwiazda kojarzy z pentagramu, no ja się proszę. A dobra, dobra, już ogarniam. Czekaj, nie łapię jeszcze. No. Ja ogarniam. Tak opatrz. A dobra, wiem. Ja no. I ale pługi możemy do transportu dać, wtedy będą tak równoległe do ciągników. Ty, ale... Aha. Co wy robicie, Mati? Z drugiej strony musisz podjechać teraz. Mati, tak, no i zrobimy taką gwiazdę. Ja ci tu blacha tak podjechał. Troszkę to taką nie niesymetryczną, ale... Nie tam. Nie, no jest w miarę dobrze. No ładnie. Mamy gwiazdkę. No co, nawet świeci. Jasnego. Nawet świeci. Czekajcie, nawet koguty można włożyć, no. Ja zwykle tradycyjnie mam tutaj problemy z tym, nie? Na X, B, nie, najpierw jak B. Jak nie idzie X, to najpierw B i później X.
Ale do góry pół. No. Pał teraz, pał. I X. Ojej. No! Słuchajcie, tradycja musi być. Bez no. tradycji nie ma niczego. Co by była, co by to były za święta bez tradycji? Co by to był, byłoby za spotkanie bez tradycji? Kim bym był, gdybym był inny? Na te pytania sobie sami odpowiedzcie. Proszę bardzo, teraz gwiazda się kręci. A jak bardzo ładnie się kręci. Wystarczy tylko unieść się kamerą i pokręcić się w kółko. Koguty możemy sobie załączyć, więc będzie ładnie wyglądać. Nie, bo nas zlaguje. Ja tam włączyłem. Widzę wszyscy oprócz wujka. Nie, mam. O, awaryjny mówisz? No dobra, raz się żyje, no co? O, zapalamy wszystko, szkoda akumulatora, to nic. Awaryjny też mam. Czekajcie, czekajcie, a propos to możemy jeszcze zrobić noc, wtedy już będzie całkiem ładnie wyglądać. No poczekaj, jeszcze kilka też godzin. Też można, to będzie taka gwiazdka, która się błyszczy. Zresztą każda gwiazdka się błyszczy, nie? I fajnie by jeszcze pługi na końcu. No. Proszę. Nawet awaryjne w pługach mamy. Gwiazdka na gwiazdkę. Jedni no. rozdają choinki pod choinkę, a my rozdajemy gwiazdki na gwiazdkę. Tak, to będzie farmingowa gwiazdka od ekipy. No. Tutaj... Dokładnie tak. W sumie ta gwiazdka ma wartość teraz. Powiedzmy... Nie ma, kurde, nikt widzę nie ma tych, tych... ciężarków. Jakie? Ja mam. Ale ja mam macie... oryginalne. No właśnie. Oryginalne. Poświecajcie światła jeszcze z tyłu i z przodu i nocka za chwilkę jak zawsze. Ta nocka coś nie chce... Szkoda mi akumulatora. Ma ładowanie z alternatora idzie. No, jaki alternator to prądnica będzie. Ja się kiedyś robiło. Słuchaj, nie wiesz jak się to kiedyś robiło. Korbka i fyrlu, fyrlu. A to tak na remizie było. Syrena strażacka. To nie, no na remizie jak się robiło fyrlu, fyrlu to robiło jakieś iu, iu. Nie wiadomo dlaczego. A to ty też możesz, patrzą. Blacha, poświecaj sobie światełka. Mam odpalane wszystko. Co? Wszystko odpalane mam. Aha, masz. Bo widzę, że te... Strażak nie tak... ma. No ja nie... Tył. O, teraz. O, teraz masz. No i pięknie, no. No i gwiazdeczka zaraz będzie piękna, tylko jeszcze musi nocka przyjść. Ja to może tak... pomału się żegnajmy, nie? Bo zanim tutaj ta nocka przyjdzie, to... Ale właśnie noc zostanie. W tak zwanym międzyczasie, wujek Bochun, jeszcze raz życzę wam zdrowych, pogodnych, wesołych świąt. Umówmy się w taki sposób, że nie będę już każdemu w sekcji komentarzy odpisywał zdrowych i wesołych, bo zazwyczaj ja odpisuję po dwóch, a nawet trzech miesiącach, ale odpisuję. Na wielkanocne. Więc nie ma sensu, żebym w marcu każdemu odpowiadał, no dziękuję, również zdrowych i wesołych świąt, więc teraz wam życzę wszystkim, naszym wspólnym widzom, moim widzom, każdemu z osobna i wszystkim razem zdrowych i wesołych świąt. Zycawą pełno myca, moi drodzy, i wszystkiego co najlepsze na święta. I przede wszystkim bardzo, bardzo bogatego stanu uduchowienia. To wszystko w te święta niech wam się wydarzy. Takie same przyjemności. No w sumie my się tak, z ciekawości podpisujemy. Patrzysz na mapę? Tak, my i takie treści nagramy, tak. No. No widzę, ma, na mapie też to fajnie wygląda, też jest gwiazdka na mapie. No ładnie, ładnie. No, ale na mapie ładniejsza jest ta gwiazdka. Mówiłem, że pentagram. To nie jest... To jaki? Ty widziałeś kiedyś pentagram? No brakuje nam... Zaram Maniek poszedł, szkoda. By się przyda. No, możemy przyjechać jego ciennikiem tutaj jeszcze. Jego... Będzie tam Mati, oświeć... Mati, masz światła? Ty, o, mam. Mam, wszystko zapalone. Ale twój ciągnik nie świeci tych światła. No bo tak jest. Bo tak jest. Niektóre modyfikacje mają, że się świecą, ale oryginalne maszyny nie. To znaczy ja zauważyłem, aha, bo Krzysiu ma... I z przodu i z tyłu, ale ja u was na przykład nie... A nie, widzę u ciebie, wujek, że się świeci. Ale no, u strażaka ja i blachy na przykład nie widzę, że się u nich świeci. Ja widzę u wszystkich. Ja a, widzę jedną u Matiego i u wujka. To chyba zależy od wymagań gry, jakie mamy ustawione teraz. A ja widzę, że nie ma blacha i nie ma Mati. Para pomrożamy. Fajnie to wygląda. No. Kurde, czemu ten czas tak powoli mija na 120 i jeszcze tak powoli? Lepiej już nie będzie. To jest najważniejsza gwiazdka, którą możemy wam dać na tą gwiazdkę pod gwiazdkę. No, także jeszcze raz wam życzę wesołych świąt, zdrowych, pogodnych i oczywiście z rodziną, bo to jest najważniejsza rodzina w całym życiu. Jakichś tam fajnych prezencików, jakichś tam swoich wymarzonych.
No i co? I to było na tyle z takich moich tam życzeń. Dziękuję, jeszcze nikt mi tak pięknie nie życzył. No widzisz. Ja się wzruszyłem. Ojej. Niech mnie ktoś przytuli. W okazji świąt, no to też życzymy wam sukcesu na YouTube, rozwijania swoich kanału. Szczęśliwych świąt. Bańki na następny rok. Tak, miliona subskrypcji każdemu oczywiście. Ja dopiero 1000. I żebyśmy się spotkali już może niedawno, znaczy niedługo z powrotem w takim samym gronie. Była wraz, no, rozgrywka z kulturą rozmowy była świetna, więc to tyle, no. A ja się, że nie powiem, bo już wszyscy mi ukradli to, co chciałem powiedzieć, więc tylko się przyłączę. No i w sumie, no. Jak się możesz powiedzieć, to od tyłu wszystko. Ale już nie pamiętam. San Vegas, efekt reverse zaraz. Sprostał zadaniu. Nie no, chciałem powiedzieć, że dzisiaj... Macie chłopaki coś do przekazania jeszcze? Że ogarnęliśmy dzisiaj chaos. Że w miarę się tak, udało podstawą, ogarnąć chaos. Chociaż na początku był chaos. No, ale... A tak, później nastała się ciemność. Farminga. Bóg stworzył wujka Bohuna. Matiego, Krzycha, Blachę, mnie. Nie, wydaje mi się, że po wujku mnie stworzył, bo chyba ja jestem... To może być Krzychu, później będzie Marty, później będę ja i na końcu będzie Blacha i... No. Prawidłowo. Ale jeszcze nigdy tak w farmingu Cionika nie obrodziłem. No. W życiu tak dużo nie zaorałem farmingu. Tyle litrów paliwa nie poszło nigdy jeszcze. Moi drodzy, na dzień dzisiejszy to wszystko. Mam nadzieję, że bardzo dobrze się bawiliście w naszym towarzystwie. Było przeróżnie, raz żeśmy się przegadywali, ale uwierzcie nam, że staraliśmy się okiełznać ten zawsze panujący chaos w grze wieloosobowej przy większym składzie. Mam nadzieję również, że bardzo miło spędzacie te święta. Mam nadzieję również, że nikt z was nie jest sam w te święta. Ale gdyby ktoś był, no to macie jeszcze nas. Możecie zobaczyć ten odcinek jeszcze raz na kanałach TFS Strażak, na kanale Krzycha Ślązok, na kanale Matigo i pan, który poszedł, Maniusia. Maniusz. Na kanale Maniusia i oczywiście zapraszam was również na mój kanał. Moi drodzy, to wszystko. Dziękujemy za uwagę. Zdrowych, wesołych świąt raz jeszcze. Do zobaczenia. Na razie. Do usłyszenia praktycznie. Dokładnie. Pa!